jakie piękne torty! Jestem gotowa, żeby wybrać dekoracje do mojego. Wow, żelkowe robaczki, świetnie! Mira, tylko spójrz, ile ich jest! Teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Boję się, że dostanę coś mniej smacznego. Wiedziałam! Prawdziwe robaki, ohyda! Fuj, są takie straszne! Nie mogę ich umieścić na moim torcie! Nic na to nie poradzisz. Czy chcesz, czy nie, musisz. Zamknę oczy, żeby tego nie widzieć. O matko, one się przemieszczają, to okropne! Dlaczego tak mało? Trzeba położyć więcej. Nie sądziłam, że jesteś taka okrutna, Kate. Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką. Tak, to nie jest zbyt ładny widok. Ale to nie moja wina, takie są zasady. Nie chcę wkładać tego do ust. Robaki się ruszają, tego na pewno nie przeżyję. To obrzydliwe. Muszę to szybko zajeść tortem bez dekoracji. Fu, to mimo wszystko jest paskudne, przesiąkło robakami. O nie, chyba coś pełza po mojej twarzy. Tylko nie to! Znowu robaki. Mam ich serdecznie dość. Wpełzają nawet na moje włosy. Kiedy to się skończy? Możesz ostrożniej. Jeden robak przeleciał tuż przed moim nosem. Dobrze, że wszystko zjadłaś i zostały tylko moje żelkowe robaczki. Lepszej dekoracji nie mogłam sobie wyobrazić. Jestem pewna, że nie tylko ozdobią mój tort, ale sprawią, że będzie o wiele smaczniejszy. Zobacz, jakie są ładne. Naprawdę wygląda niesamowicie. Jakie to jest pyszne, nawet nie masz pojęcia. Mogłabym zjeść całe ciasto za jednym zamachem. Nie ma lepszego połączenia. Kate, a może mnie poczęstujesz? Daj mi chociaż jeden kawałek. Proszę. Nie ma mowy, nawet na to nie licz. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałam. Nie szkodzi. Dam ci nauczkę. Co to jest? Czy to atak? Mogę stanąć w obronie mojego ciasta. Zobaczymy, kto jest silniejszy. Broń się! Raczej ty się broń, wiem jak atakować. Całkiem niezły cios, jesteś w tym dobra. Dla ciasta jestem gotowa zrobić wszystko. Przegrałam. Nie uda mi się skosztować tortu. Zapamiętam ci to. I mam nowy plan. Ej, co ty robisz, Mila? Puść mnie! Teraz cały tort jest zdecydowanie twój. No i świetnie. Nieźle wyglądasz. Jestem gotowa, by znów kręcić kołem jako pierwsza. Zaraz mnie stąd zdmuchnie. Jaki silny wiatr. O nie, nie wierzę. To papryczki chili. W końcu masz coś paskudnego, a nie słodkiego. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Jestem pewna, że tym razem szczęście będzie po mojej stronie. Dostałaś żelkowe oczy. To nie fair. Dlaczego? To sprawiedliwe, tak zdecydował los. Zobacz, jak dobrze wyglądają żelkowe oczy na moim torcie. O rany, to najlepsze połączenie. Smak tego tortu zapamiętam na zawsze. Ja też chcę go spróbować. Nie ma mowy. Ty się ze mną nie podzieliłaś, więc ja też nie mam zamiaru. Oszalałaś? Prawie mnie zraniłaś. Teraz już na pewno nie będziesz polować na moje ciasto. Po co mi ten widelec? Zjem tort rękami. Tak lepiej smakuje. A poza tym można włożyć do ust dużo więcej na raz. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to jest pyszne. To spełnienie marzeń. Masz rację, ale ma jeden minus. Za szybko się skończył. Zostało tylko jedno żelkowe oko. A może podrzucę je do góry i złapię ustami? O nie, nie udało się. Nie wiem, jak to się stało. Co za fart. W końcu udało mi się spróbować żelków. A teraz jedz swój tort z papryczką chili. Dzięki za przypomnienie mi o tym. Dobra, zacznę od dekoracji. Swoją drogą wychodzi całkiem ładnie. Spójrz, jak dobrze te kolory się komponują. A teraz się dowiemy, jak twój tort smakuje. Może sobie to darujemy. Ale wygląda na to, że tego nie uniknę i będę musiała spróbować. Już czuję ten smak przypraw. Nie lubię chili. Nie podoba mi się to. Dlaczego tak mało? Weź kilka kęsów na raz. Zobaczysz, nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie próbuj grać na moich uczuciach. Zjadaj do końca. I po wszystkim, mam nadzieję, że teraz jesteś szczęśliwa. O nie, chyba zaraz będzie pożar. O nie, ja płonę. Chyba przesadziłam. Niepotrzebnie kazałam ci jeść całą paprykę. Trzymaj się, Kate. Poleję cię wodą. Jak miło.
było. Dzięki. Teraz moja kolej, żeby zakręcić hołem jako pierwsza. Kaktus? Kurczę. Przecież jest kłujący. Jak ja mam go zjeść? Chwileczkę. Chyba nastąpił błąd. Koło zatrzymało się na frytkach. No dobra, nie będę kombinować. Dokładnie, nie da się mnie oszukać. Teraz ja kręcę kołem. Intuicja mi podpowiada, że dostanę coś pysznego. Guma! Moje przeczucia mnie nie zawiodły. Jak dużo smakołyków. Mogłabyś mi dać chociaż jedną z nich. Nie ma mowy. Sama chcę je wszystkie spróbować. Myślę, że jak połączę te kolory, to wyjdzie coś super. Boże, jak to apetycznie pachnie. Z trudem powstrzymuję się od zjedzenia. Wygląda naprawdę świetnie. Bardzo chciałabym dostać taki tort. W sumie nie muszę wykorzystywać wszystkich gum do dekoracji. Mogę zjeść jedną tak po prostu. Masz rację. Spójrz, wyszło mi serduszko. Wow, wygląda naprawdę słodko. Myślę, że idealnie dopełni tą całą kompozycję. To genialne. Jesteś wspaniałą dekoratorką. Dzięki. W końcu nadszedł ten wielki moment. Mogę spróbować tego, co zrobiłam. Nie mam wątpliwości, że jest to błędnie pyszne. Masz rację. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem wszystkiego. Kate, cała się wybrudziłaś. Gdzie są twoje maniery? Przyznaj się, jesteś po prostu zazdrosna. O, zupełnie zapomniałam, że z gumy można zrobić balony. Może lepiej się zatrzymaj. Ten balon nie przeraża, jest naprawdę duży. Dobra, muszę to przerwać. Przepraszam. Co ty zrobiłaś, Mila? Przez ciebie jestem cała w gumie, jak mogłaś. To twoja wina, mówiłam ci, żebyś przestała. O nie, ten kłujący kaktus. Nie mogę tego zjeść. Wymyśl coś, to twój problem. Mam pomysł, spróbuję go zrealizować. Nie. Obawiam się, że te nożyczki są za duże. Potrzebuję czegoś mniejszego. Te też nie będą dobre, ale nożyczki do manikiuru są w sam raz. Czas zrobić mojemu kaktusowi fajną fryzurę. Aha. A, więc taki masz plan. No, genialne. Dzięki, mam nadzieję, że teraz będę mogła zjeść mojego kaktusa i nie zrobić sobie krzywdy. Czemu to tak długo trwa? Już zasypiam. Ej, obudź się! Co ty wyprawiasz? To bolało. Pospiesz się i dekoruj swój tort. Wiem, muszę zetrzeć mojego kaktusa na tarce, wtedy będzie o wiele łatwiej nim dekorować. Zobacz, jaka równa warstwa wyszła. Świetnie się spisałam. Cieszę się, a teraz czas sprawdzić, jak smakuje. Kaktus jest trochę gorzki, ale ogólnie nie jest źle. No i wspaniale. Wow, uwielbiam kurczaka z KFC. Zgadzam się. Zwłaszcza, gdy jest go cały kubełek. Tylko spójrzcie, jaką mam porcję. Wasze wypadają blado w porównaniu z nią. Kurczę, naprawdę masz dużo więcej kurczaka. Może mój będzie chociaż lepiej smakować. Yummy. Wow. My jednak panierka z KFC to naprawdę coś. Życzcie mi smacznego. Gdzie twoje maniery? Przykro mi, ale nic nie mogę zrobić. To jest zbyt pyszne. Oj. Pomocy. Duszę się, ratunku. Dobrze ci tak. Następnym razem nie będziesz tak łapczywie jeść. Uf, o mało nie zadławiłem się na śmierć. I nawet mnie pomogłyście. Ale z was koleżanki. A masz. Hej, to boli. Alex, zaraz oberwiesz. To twoja wina. Nie pomogłaś mi. Przestańcie się kłócić. Pozwólcie mi jeść w spokoju. Pyszne. Z kurczaka zostały tylko kości. Przydałaby mi się dokładka. Mam nadzieję, że Case nie będzie miała nic przeciwko, jeśli wezmę sobie kawałek. Mam wrażenie, że to będzie pyszne. O tak. Hej, gdzie jest ostatni kawałek? Alex, wstydź się. Mogę ci dać tylko kapelusz. A, kurczak jest mój. Bardzo zabawne chciwuska. W końcu nadeszła moja kolej.
Teraz szybko rozprawię się z tą całą górą kurczaka. Rewelacja! Wow, to jest dopiero prędkość. Ona zwariowała od takiej ilości jedzenia. Może uda mi się od niej ukraść chociaż kawałek. Odłóż to, złodzieju, to mój kurczak. Lili tak się zafiksowała jedzeniem kurczaka, że nie zwraca uwagi na nic dookoła. To dobry sposób na kontrolowanie jej. Pa, pa, Lili! Teraz wszystkie skrzydełka są nasze. Co za uczta! Fajnie to wymyśliłeś. Lili, czego chcesz? Przyniosłaś kości? Dobra robota, gratulacje. Zjedliście całego mojego kurczaka? Nie wstyd wam? Co za bezczelność, złodzieje, w biały dzień! Ochyda, nienawidzę robaków. No co ty, są takie słodkie. Mam nadzieję, że są też smaczne. Już się boję. Dziewczyny, zaczynajcie. Lili, ty pierwsza. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Bingo! Mam! Wiem, jak mogę to zjeść. Gotowe. A co on robi na moim ramieniu? Pomocy! Jeśli nie będziesz sama go jeść, będę musiał ci pomóc. Otwórz szeroko buzię. Gotowe. Jak? Dobre? Fu, nie, to okropne. Casey, twoja kolej, ja już skończyłam. A ja lubię robaki, są takie słodkie. Yummy. Zjem je wszystkie na raz. Pyszne. To najlepsza rzecz, jaką jadłam. I jeszcze jeden. Palce lizać. Alex, teraz twoja kolej. Już? Może robaki w środku będą mniej obrzydliwe? O, spójrzcie tylko, jakie mam szczęście. No takie robaczki to zjem z chęcią. To nie fair. Ja tu byłam torturowana, a ty będziesz jadł żelki? Łap prawdziwe robaki. Nie, co ty zrobiłaś? Co za ohyda. A żelkowe robaczki zjem w ramach rekompensaty za straty moralne. Nie wiem, o co wam chodzi. Robaki są przepyszne. Chipsy? Fajnie, ale dlaczego wszyscy mają takie same? No co czekamy? Ja zacznę. Jeden kawałek wystarczy ci naprawdę na długo. Mimo wszystko ten chips jest naprawdę pyszny. Yummy. Ale szkoda, że nie mam więcej. Skończyłam. Alex, teraz ty. Zobaczmy, ile ja dostałem. What? Dziwne, gdzie są chipsy? A, oto i one. Czekają na mnie już na stole. Dlaczego on je układa? Nic nie rozumiecie. Dzięki temu będę mógł poczuć smak każdego kawałka. Oj, oj, uff, minęło. Czas zjeść chipsy. A, psik! O rany, wszystko przez sól. I co ja mam teraz jeść? Nie mam pojęcia. Ale ja będę jadła pyszne chipsy. Zobaczcie, ile ich jest. Nie myślałam, że będę miała takie szczęście. Wow! Z chęcią bym sam spróbował. Nawet nie myśl, sama to zjem. Co za aromat. I co za smak. Ojej, nie wiedziałem, że można zjeść wszystkie chipsy naraz. Uczcie się. Oj, a pomocy, dajcie wodę. Wodę, a może kolę i to z niespodzianką. Dzięki. Aj, co ty zrobiłeś? Jestem cała mokra. Oh, no!
To straszne! Ten żart nigdy się nie zestarzeje. To wszystko? Jeden czekoladowy batonik? Masz pecha, ja mam więcej. A wiecie, kto ma najwięcej? Ja! Spójrzcie na ten stos! Mogę zacząć? Robię się naprawdę głodna. Ej, ostrożniej, nie rzucaj papierkami. Co za zapach. Uważaj też przy jedzeniu. Pyszne. Gdzie się tak ubrudziliście? Bardzo zabawne. Ups, no co czekacie? Lili, czas, abyś i ty zjadła KitKata. Okej. Patrzcie i uczcie się, jak się pozbyć opakowań. Gotowe. A teraz nauczę was, jak prawidłowo się odżywiać. Z pomocą widelca i noża. No, jesteś naprawdę szybka. A dokąd mam się spieszyć? Za to jestem czysta. Ojej, jakie to jest pyszne. Mam gdzieś maniery. Chcę zjeść to wszystko natychmiast. A, ona i nas zje. Lili, zapomniałaś o jednym czekoladowym batoniku. Zabieraj ręce. Oj, słabo mi. Alex, wstawaj. Wszystko okej? Co tak krzyczycie? Już skończyłam. Alex, teraz twoja kolej na KitKaty. Już wiem, co z nimi zrobię. Zamierzam zbudować najsmaczniejszy dom, jaki kiedykolwiek widziałyście. Spójrzcie, jaki jest piękny, ale to jeszcze nie wszystko. Wow, jak to wysoko. To nie powstrzyma mnie od zrobienia największej czekoladowej budowy na świecie. Casey, to jest nasza szansa. Póki Alex jest na górze, zjedzmy to wszystko. Co wy zrobiłyście? Zaraz spadnę. Gdybym nie miał kasku, to byłoby źle. Smacznego. Dzięki. Co? Dlaczego pizza jest taka mała? U Johna jest w sam raz. Tak, jestem szczęściarzem. Wow, Chloe, czy pizza takich rozmiarów w ogóle istnieje? Przetrzyj okulary, kujonie. Ups, widzisz moją pizzę? Znaczy istnieje. A Emma zje swojego mikrusa. Przynajmniej nie przytyję. Zjadłam pizzę, nie przytyłam ani grama. Ale nadal mój żołądek jest pusty. Taką małą pizzą nie można się najeść. No właśnie, muszę zacząć jeść swoją pizzę. Spróbujmy. Wow, jak ten ser się ciągnie. Jest naprawdę dobra. Emma, nie waż się nawet próbować ukraść mojej pizzy. Policzyłam wszystkie kawałki. Wracamy do jedzenia. Dobrze, ułożymy je jeden na drugim, żeby nikt głodny jej nie ukradł. Miam. Skończyłem. Chloe, możesz spróbować swojej pizzy. Dziękuję, że mi pozwoliłeś, kujonie. Zacznę od pierwszego kawałka. Jest obłędnie pyszna. Najem się na cały nadchodzący rok. Przykro mi, ale to porcja tylko dla mnie, więc nie mogę się podzielić. Skończyłam pierwszy kawałek. Lecimy dalej. W moim żołądku jest wystarczająco dużo miejsca na wszystkie kawałki. O rany! Może powinnaś przestać? Gdzie to wszystko ci się zmieści? O nie, mój brzuch! Zrobił się taki ogromny! Z czego się śmiejecie? Pomóżcie mi! To zadanie jest zdecydowanie dla mnie. Chodź, Chloe, a raczej wytocz się. Chloe to jest bieżnia, a bieżnia to jest Chloe. Poznajcie się. Jesteście teraz przyjaciółkami. No dalej, Chloe, nie bądź leniwa. Przyspieszamy i naprzód. A oto i motywacja. Biegnij szybciej po swoją pizzę. Mogłeś od razu ją wyciągnąć. Dla pizzy jestem gotowa na wszystko. Musisz na nią zasłużyć. Ręce wyżej. Bo sama ją zjem. John, jesteś gotowy zobaczyć nową wysportowaną Chloe? Wow, wyglądasz lepiej niż wcześniej. W takim razie musimy uwiecznić ten moment. Co to? Jakiś okruch? Chloe, nie chcę ci tego mówić, ale to marshmallow. John, to największa pianka, jaką kiedykolwiek widziałam. Dziewczyny, nawet tu nie patrzcie, zajmijcie się swoimi piankami.
Przy okazji właśnie wpadłam na genialny pomysł. Zamierzam zrobić moje małe marshmallow tak, żeby smakowało jeszcze lepiej niż wasze. Smażymy marshmallow na patelni. Ściągamy. Idealnie. To było pyszne. Możecie kontynuować. Świetnie. Też upiekę moje marshmallow. Namijamy nasz pikulec i wyciągamy palnik. Dodajemy troszkę ognia. I podpiekamy naszą pianeczkę. Jaki piękny złoty kolor. Próbuję. To jest pyszne. John, możesz kontynuować. Już wszystko zjadłam. No w końcu! Mam wspaniały pomysł. Zamierzam podpiec marshmallow aż do samego środka. Więcej ognia! Aha, co za zapach! Ach. Dobrze, chyba jest gotowe. Można próbować. Idę po ciebie, mój rumiany smakołyku. To jest takie dobre. John, zachowujesz się jak dzikus. I co z tego? To dobrze czy źle? Nieważne, było pyszne. Co to jest? To moje wiaderko z popcornem. Hurra, idealny rozmiar. Jak to dużo popcornu. Ojej, John, to oficjalnie najmniejszy popcorn, jaki kiedykolwiek widziałam. No i co z tego? Na pewno jest pyszny. Mogę go powiększyć. Mam tu specjalny laser. Muszę go wypróbować. Ustawiamy, zakładamy ochronne okulary i włączamy. Przygotujcie się na tego olbrzyma. Ej, olbrzymie, gdzie jesteś? Co? Jest jeszcze mniejszy? Muszę sprawdzić projekt. Gdzieś był błąd. Ten laser nadaje się do śmieci. Dobra, zjem co mam. Emma, możesz zająć się swoim popcornem? Okej. Świetnie, zaraz spróbuję. Wow, to jest naprawdę dobre. Zjem to wszystko szybciutko. Emma, jesteś naprawdę super szybka. Został ostatni. I już go nie ma. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. No wreszcie mogę delektować się moim przysmakiem. Uwielbiam popcorn. Ja pierwsza. A, jestem sportowcem, jestem na maksa szybka. Jest tego tak dużo, będę to jeść do końca życia. Tak, tak, rozrzucaj tego więcej. Co? Nic nie słyszę, popcorn uderzył mi do głowy. Jestem tutaj. Wszystko jest super, łapcie. Jakie małe Pringles. John, jesteś przegrywem, bo ja mam dużą paczkę. Albo i nie. To ja mam gigantyczną paczkę chipsów. Możesz zacząć pierwszy. Nie widzę tej paczuszki nawet w okularach. Wyjmę wszystko, co tam jest. Gotowe. Łapsik! Kurczę, wszystko się rozsypało. Nie nabijajcie się ze mnie. Dobrze, wpadłam na fajny pomysł. Zamierzam wyjąć wszystkie chipsy z paczki. Gotowe. Zobaczcie, jaką odlotową deskorolkę dla palców kupiłam. Fajna, co nie? Zawodowo jeszcze na deskorolce, ale tylko takiej na palce. No dobra, skoro mam nogi na palcach, to mogę strzelić kilka chipsów prosto do ust. Świetnie, skończyłam. No i możesz kontynuować. No nareszcie, jesteście tacy powolni, aż zgłodniałam. Otworzę paczkę i zaczynam. Jakie pyszne. Te chipsy są ogromne. Coś wymyśliłam. Wysypię chipsy do buzi, tak będzie łatwiej mi je jeść. O nie, są zbyt ogromne. Auć, pomocy. Tracę równowagę. Zaraz upadnę. Upadnę, upadam. Królowa chipsów. Ale chipsy zostały, Emma, częstuj się. Okej, muszę zarejestrować tego burgera jako najmniejszego na świecie. A ja dostałam zwykłego burgera. Czy istnieje coś większego? Istnieje, spójrzcie na tego giganta. O rany. A ja po raz kolejny mam najmniejszego. Ale wiem, jak spektakularnie wrzucić go do buzi. Z tych wszystkich rzeczy mogę zrobić katapultę. Zaraz zobaczycie, jak epicko wrzucę sobie burgera do buzi. Gotowi? Mam to, mam to, mam to! Widziałyście? Chloe, możesz kontynuować. Świetnie! Obudził się we mnie zwierzęcy apetyt. Jest taki soczysty i pyszny. Uwielbiam burgery.
Mam czystą buzię. Jesteś wąsatą ślicznotką, Chloe. Świetnie, w takim razie Emma może kontynuować. Z przyjemnością. Ale jak mam go ugryźć? Jest taki ogromny. Bingo. Wiem, mam tu młotek. Zaraz go spłaszczę. Gotowe. To jest rozmiar, z którym sobie poradzę. Muszę tego jak najszybciej spróbować. O rany, to jest naprawdę dobre. Objadłam się. Co? Dlaczego dostałam takiego małego pączka? A co ma reszta? No w końcu mi się poszczęściło, duży pączek. Chociaż czekajcie. Naprawdę dużego pączka to ja dostałam. Ale zaczniemy od Chloe. No dobra, zjem go szybko. Gotowe. John, możesz jeść swojego pączka. Okay. Naprawdę? Super, jest taki dobry. Kocham pączki. Ale zastanawiam się, jak Emma zje swojego. Zaraz, zaraz. Nie na darmo chodzę na siłkę. Muszę się przygotować, żeby dźwigać takie gigantyczne pączki. Trochę posypki na ręce. Pełne skupienie i podnosimy ten słodki ciężar. Podnoszę! Tak! Dałam radę. Ej, co tam jest? Zdejmijcie to! Emma, żyjesz? Żyję albo jestem w raju. Jeszcze nie zdecydowałam. Ale tu jest tak pysznie. Gdzie jesteśmy? Wygląda na to, że czeka nas bardzo fajny challenge. Chcę podnieść klosz jako pierwsza. Co to jest? Myślałam, że będą tu kolorowe smakołyki. Nie chcę ostrego sosu. Ja mam więcej szczęścia. Naprawdę lubię kukurydzę. Ale i tak to ja miałem największe szczęście. Patrzcie, zielona Fanta. Nie dość, że jest pyszna, to jeszcze taka wyjątkowa. Ale nie wylewa się z butelki. Jakaś dziwna jest ta Fanta. Kurczę, teraz jestem cały lepki. Mimo wszystko i tak jest pyszne. Dlatego można to wytrzymać. My też chcemy spróbować. Jeszcze czego? Macie swoje własne smakołyki, a Fanta jest moja. Nie sądziłem, że zielona Fanta będzie mi bardziej smakować niż pomarańczowa. Lili, teraz twoja kolejna skrzydełka z ostrym sosem. Nie zamierzam niszczyć pysznych skrzydełek ostrym sosem. Po prostu udam, że go dodałam. Ej, tak nie wolno. Trzeba dodać sosu, naprawdę. Dlaczego jesteście tacy wredni? Spójrzcie, sos zmienił nuggetsy na czerwone. Obawiam się, że zaraz wybuchnie tu pożar. Już czuję, jak ogień się we mnie rozprzestrzenia. Coś trzeba z tym zrobić. I wiem co. Czas na pistolet na wodę. Uff, dziękuję. Rzeczywiście już mi lepiej. Ale teraz mam spalonego kurczaka. No na pewno nie będę jadła tego węgla. Casey, teraz twoja kolej. Co za niespodzianka. Zwykła kukurydza szybko zamieniła się w pyszny popcorn. Nawet nie liczcie, że się z wami podzielę. Sama sobie z tym poradzę. Pyszny popcorn? Casey, przez ten popcorn twoje uszy zrobiły się żółte. Co? Uszy? O czym ty mówisz? Ojej, wasze też są kolorowe. What? To straszne! Co się z nami dzieje? Lili, zaczynaj! Jakie czerwone smakołyki czekają na ciebie tym razem? To raczej nie smakołyk, to ogromny, przerażający krab. A, w dodatku jest żywy! Alex, teraz twoja kolejna otwarcie klosza. Wow, nie tylko dostałem smakołyki, ale też zabawkę. Teraz jestem prawdziwym rycerzem. Rycerz? Odłóż to! Zepsujesz tu coś. Patrzcie, mam całą paczkę frytek. Pachną apetycznie. Nie mogę się doczekać, aż je zjem. Zgadzam się. Alex, spadaj stąd. To są moje frytki. Nie wolno ci ich dotykać. Lepiej życzcie mi smacznego. Te frytki są niesamowite. Przypominają te szkły, prawda? Lili, twoja kolej. Moja? Może nie muszę. Jak w ogóle można zjeść tak ogromnego kraba? No to właśnie nam pokażesz.
Myślisz, że to zabawne? Mój krab zaraz da ci popalić. Ej, oddaj mój miecz. No i proszę, teraz nie mam swojego miecza. Wszystko przez Lili i głupiego kraba. Ale teraz mam dostęp do całej masy cukierków. Są bardzo smaczne. Więc nie potrzebuję już miecza. Lili, na co czekasz? Jedz szybko. Boję się. Wiem, mam pomysł. Dlaczego miałabym jeść żywego kraba, skoro mogę go ugotować? Myślę, że może wyjść z tego coś smacznego. Aj, bardzo gorące. Myślę, że w tej temperaturze krab już się ugotował. Najwyższy czas go próbować. Okazuje się, że gotowany krab to prawdziwy rarytas. Nie to, co żywy. Tak mocno się w niego wgryzłeś, że twój nos zrobił się czerwony. O, to prawda. Ale wasze nosy też są kolorowe. Tak? Wow, to całkiem fajne i niezwykłe. Czas dowiedzieć się, co mnie czeka w tej rundzie. No, w końcu coś pysznego. Kocham hubę-bubę, zwłaszcza o smaku truskawkowym. A ja uwielbiam arbuzy, zwłaszcza w tym upale. Co to jest? To straszne! Dlaczego wy dostaliście smakołyki, a ja te okropne robaki? To są teraz twoi nowi przyjaciele. Musicie się lepiej poznać. Oj, przestań, to nie jest zabawne. Będzie zabawnie, gdy zaczniesz je jeść. Nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z robakami. Mam nadzieję, że nie złożą we mnie jaj. Fu, co za ohyda. To jest po prostu obrzydliwe. Nie zjem tego więcej. To nie może się zdarzyć w naszym challenge'u. Bierz miskę i dokończ te robaki. No dobra. To straszne. Jeden utknął mi w gardle. O nie. A, co to ma wspólnego ze mną? Co za koszmar, zabierz to ze mnie. Casey, wiesz, że tak nie wolno, prawda? Przestań jęczeć, lepiej pospiesz się i jedz arbuza. Pierwszy raz słyszę od ciebie mądre słowa. Czym by tu go pokroić? Wiem, pomoże mi w tym siekiera. Gotowe, teraz można zacząć jeść. Co za aromat. Na pewno jest bardzo soczysty. Alex, stój! Wnętrze arbuza jest czerwone, a wszystko, co czerwone, jest moje. Przykro mi to mówić, ale cały środek musi trafić do mnie. Rewelacja. Daj mi chociaż ugryźć. To w końcu mój arbuz. Był. Miałeś rację. Ten arbuz jest bardzo soczysty i bardzo słodki. Rzadko można natrafić na tak pyszne okazy. Ale jako twoja przyjaciółka spieszę cię poinformować, że specjalnie dla ciebie zostawiłam skórkę i kilka pestek. Tak? Myślisz, że to zabawne? Wcale nie uważam, że to jest śmieszne. Muszę zjeść skórkę z arbuza. Dzięki ci, Lili, za zepsucie mi humoru. Fu, to obrzydliwe. Zjadaj szybko swoją hubę-bubę. Zgadzam się, najwyższy czas. Zazwyczaj ta guma jest bardzo słodka i soczysta. Mam nadzieję, że dziś nic się nie zmieniło. Jak, dobra? Bardzo. Ale to nie wszystko. Teraz pokażę wam, jak nadmuchuję balony. Lili się zdziwi, gdy się dowie, że schowałem jedną pestkę. A teraz przebiję jej balona za kradzież mojego arbuza. Haha, Lili, słuchaj, czerwień naprawdę ci pasuje. To straszne, to wcale nie jest śmieszne. Przybij piątkę. Ojej, zobaczcie, teraz mamy też kolorowe ręce. Wow, super. Czekajcie, ja zacznę. Wow, to żelkowy miś. Witaj, mój nowy przyjacielu. Przyjaciel okazał się twardszy niż myślałam, ale i tak cię zjem.
Ktoś tu chyba nie ma siły. Udowodnię, że potrafię to zrobić. Poddaj się. Niewiele zostało. Tak, udało mi się. Nadszedł czas na poczęstunek. Pozwól, że ci pomogę. Nie potrzebuję twojej pomocy. Sama jestem w tym całkiem niezła. Szybko poradziłam sobie z żelkiem. Teraz wasza kolej na otwarcie kloszy. A dokładniej moja. Ojej, spodziewałam się smacznych rzeczy, a nie kurzych jaj. Co mam z nimi zrobić? Mam na nie alergię, więc na pewno nie będę ich jadła. Nie kłam, im szybciej je zjesz, tym szybciej damy ci spokój. Życz ty mi powodzenia. Niedobrze mi od samego patrzenia. Fu, nie, to mnie przerasta, nie mogę tego zrobić. Musisz to zjeść. Wiem, mam świetny pomysł. Po co jeść jajka, skoro można je wypić? Akurat mam blender na taką okazję. Ej, ostrożnie! Kiedy szef kuchni Alex jest w pracy, nie zwraca uwagi na drobiazgi. Wiesz co, szefie Alex? Spójrz na te wszystkie śmieci na mojej głowie. Myślę, że to naprawdę urocze. Dobra, zróbmy ten koktajl. Casey, to wszystko jest twoje. Pozostało już tylko przyozdobić napój. Smacznego! Dziękuję, ale słomka tylko pogorszy sprawę. Wolę wypić to wszystko w ten sposób. Trzeba było widzieć swoją minę. Co ty zrobiłaś? Teraz jestem cały w jajkach. Co za ohyda. Trzeba było widzieć swoją minę. Przy okazji, co masz pod kloszem? Zaraz się dowiemy. Fu, mogłem nie sprawdzać. Czeka tu na mnie groszek. Jak to dobrze, że nie wiem, jak otworzyć taką puszkę. A raczej jak źle. Teraz nie będę mógł zjeść groszku. Nie martw się, pomogę ci. Jesteś taka silna. Mam nadzieję, że jeden groch nie spowoduje u mnie wymiotów. To faktycznie jest całkiem smaczne. Nigdy nie sądziłam, że polubię groszek. Oj, coś się we mnie dzieje. Ups, dziewczyny, wybaczcie mi. Słucham? Nie mogę tu oddychać. Mogłeś ostrzec. Ojej, cała się zaczerwieniłam. A ja zzieleniałem. Ja zrobiłam się żółta. A więc dotarliśmy do finału challenge'u. To było fajne. Dziewczyny, to był challenge, którego na pewno nigdy nie zapomnę. Zobaczmy, co ja dostałam. Pyszna czekolada, ale roztopiona. I co ja mam z tym zrobić? Czego się śmiejesz, Phoebe? Wpadłam na fajny pomysł. Widziałam niezłego lifehacka na TikToku, gdzie pokazywali, jak zrobić fajne czekoladowe wzory. No to spróbujmy. Czekolada jest taka dobra. Muszę szybko narysować serduszko. Wow, to jest takie dobre! Palce lizać. Możesz sprawdzić swój klosz. No pewnie. Mam zamrożoną czekoladę. Ale to nawet lepiej. Najpierw usunę cały lód i spróbuję. Pachnie niesamowicie. Aj, to boli. No dalej, gryź się, głupia czekolado. Jane, ta czekolada nie chce, żebym ją zjadła. W ogóle nie chce się złamać. Dobra, spróbuję ją polizać. Pyszka. Jesteś taka dziwna, Phoebe. Popatrzmy lepiej, jak rysuję kolejny fajny czekoladowy rysunek. Zobacz, jaki słodki kotek mi wyszedł. Jest nie tylko piękny, ale też niesamowicie smaczny. Niezła wyżerka, tylisz sobie swoją czekoladkę. Otwieramy na 3, 2, 1, podnoś. O, ja cię, chiński makaron. Mój jest zamrożony. Co za pech. Nie wygląda to apetycznie. A ja mam pyszne, gorące kluski. Spróbujemy ich teraz. Uwielbiam chiński makaron. Jest taki pyszny. Ojej, zupełnie zapomniałam, że jest też ostry. O nie, jakie to pikantne. Phoebe, pomóż mi. Zrób coś. Właśnie mam taki zamiar. Mogę roztopić mój makaron dzięki twojemu gorącemu oddechowi. Super, właśnie tego potrzebowałam. Jakie pyszne. Dzięki, Jane, za pomoc w podgrzeniu mojego makaronu. Ups, przepraszam, to było bardzo smaczne.
Kto otworzy pierwszy? Spójrz tam. Ja otwieram pierwsza. Mam pizzę. Czad. Jaka gorąca. Wygląda tak pysznie i pachnie niesamowicie. Muszę jej szybko spróbować. Nawet ser się ciągnie. Jane, ty też powinnaś spróbować. Ale nie mojej pizzy. Lepiej otwórz swój klosz. No dobra, zaraz zobaczę, co ja mam. O jacie, ja też mam pizzę. Ale moja jest zamrożona. Do bani. Ser też się nie ciągnie. Nie mogę tego nawet ugryźć. No dajcie spokój. Phoebe, chcę pyszną pizzę, mam kostkę lodu. Niech pomyślę, wiem co zrobić. Włóż pizzę do ust, a ja porządnie zamknę ci szczękę. Udało się. I co powiesz? Phoebe, dzięki za pomoc. To było naprawdę pyszne. Ojej, Jane, brakuje ci zęba. Co? Nie wierzę. O nie, mój idealnie równy biały uśmiech. To straszne! Nie tknę już tej okrutnej pizzy. Jane, możesz zjeść moją. Jest jeszcze gorąca i taka pyszna. Co ja mam pod kloszem? Co jest? Pojedynek na palce? No dobra. Zdajesz sobie sprawę, że nie ma sensu ze mną walczyć, bo ja na pewno wygram. No i widzisz. Dobra, co dostałam? Co to jest? Nie rozumiem, to wygląda dziwnie. Nie wiem. A ty co masz? O, Chupa Chups. To znaczy, że ja też go mam, tylko roztopioną wersję. Mam szczęście, Chupa Chups wygląda tak pysznie. Rewelka. Oj, język mi się przykleił. Teraz boli. Oj, nie, chcę zostać z językiem. Mam pomysł. Zrobi psikusa Jane. Dopóki na mnie nie patrzy, założę sztuczny język i będę udawać, że na maksa się przykleiłam. Jestem ciekawa, jak zareaguje. Dobra, jestem gotowa. Jane, pomóż mi! Język mi się przykleił do Chupa Chupsa. Zaraz ci pomogę, ciągnę! Udało się. To był sztuczny język? Nie rób tego więcej. To wcale nie było śmieszne. Dobra, spróbuję swojego Chupa Chupsa. I zaraz zobaczysz jak. Jeśli nałożyć troszkę płynnego karmelu na słomkę i dmuchnąć, to wyjdą fajne lizakowe balony. Super! Co, też chcesz? Nie mam zamiaru się wymieniać ani dzielić. To wszystko tylko dla mnie. Zagrajmy w kamień, papier, nożyce. To wygra, otworzy pierwszy klosz. Ja zaczynam. Gdzie z tymi rękami? O, jacie, nuggetsy. Mam nadzieję, że są gorące. O tak, gorące i pyszne nuggetsy. Ale super, ojej, aż za bardzo gorące. Zaraz spróbujemy. Pyszne. Jane nawet nie patrz, jedz swoje nuggetsy. Tak, już wiem, że będę miała zamrożone. No i co ja mam z nimi zrobić? Och, są takie twarde i zimne. Boli, jak się w nie wgryzam. Ale nie szkodzi. Zaraz się z wami rozprawię. Muszę je jakoś rozgrzać. Phoebe, daj mi na chwilę prostownicę. A teraz czekamy. Mam nadzieję, że szybko się upieką. Ja nie śpię. Phoebe, śni mi się jednorożec. O rany, jeden nuggets już jest gotowy. Muszę spróbować. Tylko spójrz, jaki apetyczny. To jest pyszne. Mogę być pierwsza? Hurra, dzięki. Mam gofry. O, nie, są zamrożone. Są tak nieprzyjemnie zimne. Trzeba pozbyć się tej odrobiny masła. Spróbujmy. Może będą dobre. Podnieś swój klosz zamiast się śmiać. Wow, a ja mam pyszne, gorące gofry. Zaraz ich spróbuję. Ach, są naprawdę gorące. Zupełnie zapomniałam, że gorące jedzenie nie zawsze jest super. Trzeba to jakoś ochłodzić. Dzięki, Jane, bardzo mi pomogłaś. Teraz mogę spróbować, ale użyję widelca i noża. Odkroję kawałek. Podmucham. O matko, Jane, co ty robisz? Powinnaś być bardziej ostrożna. Próbuję przełamać tego gofra. To naprawdę trudne. Nie chcę stracić zęba. O nie, nie podoba mi się taki twardy i zamrożony gofr. Wolę patrzeć, jak ty jesz swoje pyszne gofry. O, przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Jane, jestem gotowa podzielić się z tobą smakołykiem. Zjedzmy razem moje pyszne gofry. No dalej. Czekają na ciebie. O jacie, to jest takie do... Chcę być pierwsza. No to zaczynaj. Mój arbuz jest taki malutki. Ktoś nie ma dzisiaj szczęścia. Ej, przestańcie się ze mnie śmiać. Podnieście lepiej swoje klosze. Nie ma problemu. Wow, jaki ogromny arbuz. Wygląda super apetycznie. Peter, sprawdź swój klosz.
Mój arbuz też wygląda okej. Biedna Mary ze swoim malutkim arbuzem. Mary, no zjadaj go w końcu. Jesteście tacy podli. Mój malutki arbuz. Nic nie mogę poradzić, muszę go zjeść. Smakuje wyśmienicie i w środku jest super słodki. Wow, ten arbuz nie jest taki zwykły, jak się wydaje. Jest po prostu wspaniały. Szkoda, że jest go tak mało. No dalej, wasza kolej. Jak najlepiej go zjeść. Wiem, mam tu świetny nóż do tego zadania. Wygląda przerażająco. Okej, ostrożnie rozetnę go na środku. Spójrzcie, na co mamy patrzeć? Dobra, nic nie rozumiecie. Trochę wysiłku i voilà, gotowe. Wow, na jaki świetny pomysł wpadłeś, Peter. Czas na ucztę. Rewelacja, to jest takie pyszne. Nie mogę się oderwać. Co za widok. Peter, jesz tak niechlujnie. Tak, to nie jest zbyt miły widok dla oka. Zostały ostatnie kawałki i zamierzam je wszystkie zjeść. Ojej, coś się zbliża. Musimy się przygotować. Seria z karabinu maszynowego. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że arbuzowy kask mnie ochroni. O nie, teraz atak przeniósł się na mnie. Chyba skończyły się pestki. Dziewczyny, sorry, nie chciałem. Daj spokój, Peter. Teraz moja kolej na zjedzenie arbuza. I mam pomysł. Zacznijmy od wywiercenia małego otworu. Jak fajnie to wymyśliła. A teraz włożymy tu kranik. Gotowe. Odwracamy. Bierzemy szklankę. Lepiej wezmę taką większej objętości. Odkręcamy kranik i... Ej, dlaczego to nie działa? Doskonały plan Mirandy najwyraźniej się nie powiódł. Przestańcie się ze mnie nabijać. Co zrobiłam źle? Póki czeka na swój sok, proponuję zająć się czymś fajniejszym. Mary, no spokojniej. Oj, chyba zasnąłem. Patrz, szklanka jest w końcu pełna. Wyciągaj słomki. Bierzemy się do roboty. Ojej, czy ja przysnęłam? Gdzie się podziała moja szklanka? Ej, to mój sok arbuzowy, złodzieje. Ups, nie w porę się obudziła. Widać, że chce jej się pić. Co za widok. Najważniejsze, że jest pyszne. Super. Nie na darmo tyle czekałam. Ja zaczynam. Oj, to paskudne małe brokuły. Brokuły? Czy to znaczy, że ja też je mam? To obrzydliwe, fu. Mary, uchyl klosz. O nie, co może być gorszego od gigantycznego brokuła? Mary, zdecydowanie nie masz szczęścia. Jak będziecie się śmiać, to oberwiecie po głowie tym brokułem. Miranda, zaczynaj. Jest takie małe, ale takie paskudne. No dobra. Fu, co za ohyda. Miranda, jesteś taka zabawna. Co ja tam mam? Muszę się szybko tego pozbyć. Dobra, jedz swoje brokuły, Peter. Nie mam ochoty tego robić, ale muszę. Zaraz zwymiotuję. No, niezbyt dobrze wyglądasz. Jedz, jedz, nie rozpraszaj się. Kolejny kęs. Niedobrze mi. Nie mogę, Peter, jesteś taki zabawny. Bum, a masz, Miranda. Dobra, dobra, zrozumiałam. Okej, zostało mi jeszcze sporo. Muszę to wszystko zjeść. Nie mogę nawet na to patrzeć. Tego już nie będę jadł, o nie. Mary, teraz twoja kolej. Nie chcę, nienawidzę brokułów. No dobra, zaczynam. Ojej, chyba potraktowała sprawę poważnie. Nie mogę na to patrzeć. Mnie też już jest niedobrze. Nic mnie nie zatrzyma, zjem wszystkie te obrzydliwe brokuły. Nie czuję się najlepiej. Oj, co się ze mną dzieje? Co ty zrobiłaś, Mary? Co to za okropny zapach? Co? Co macie na myśli? Oj, chyba zaraz zemdleję. Biedna Mary. Tym razem ja chcę zacząć. To takie słodkie. Ale fajny popyt. Miranda, sprawdź, co ty masz. Dobra.
To niemożliwe! To jest po prostu super fajne! Ale mam ekstra popyt. Jest taki relaksujący. Mam fajny pomysł. Co ona zamierza zrobić? Dodam trochę kleju do mojej spinki do włosów. Właśnie tak. Ale fajnie to wymyśliłam. A teraz przykleimy na wierzchu popyt. Voilà! Fajna nowa spinka do włosów gotowa. Teraz relaksujący popyt jest zawsze pod ręką. Fajny pomysł, Mary. Twoja kolej, Peter. Ja też mam fajny pomysł. Będę potrzebował nożyczek. Przetnę popyt na pół. Hej, nie przeszkadzajcie mi. Czemu jesteś taki niemiły? Właśnie tak. Gotowe. Zobaczcie, co mam. Czy to nie jest fajne? Patrzcie, jak fajnie wygląda teraz mój iPhone. Wow, no naprawdę fajnie wymyśliłeś. Miranda, twoja kolej. Co by tu wymyślić? Wiem! Trzeba tylko złożyć popyt w taki sposób. Będę potrzebowała nitki i igły. Teraz troszkę zszyję. No ciekawe, jaki będzie efekt końcowy. Okej, zostało jeszcze tylko troszkę. Wygląda niesamowicie, prawda, Mary? Jeden ostatni akcent i gotowe. To jest prawdziwy plecak z popytów. I można w nim umieścić mnóstwo przydatnych rzeczy. Zaraz go przymierzę. Jest w sam raz. Wygląda rewelacyjnie. Dzięki. Miranda, otwieraj pierwsza. Okej. To czerwona papryczka? Nie, nie, tylko nie to. O nie. To przecież ta papryczka jest większa niż Mirandy. Mary, podnieś swój klosz. Okej, bez paniki. Kurczę, to ogromna papryczka. Miranda, zaczynaj. Tak bardzo nie lubię ostrych przypraw. Zacznę od małego kęsa. Już mi gorąco. Miranda musi przechodzić przez ciężki okres. Ja płonę, ja płonę, ja płonę! Uratuję cię, mam tu wodę! Co za ulga. Dzięki, Peter. Teraz twoja kolej. Ta papryka jest taka ogromna. Jak ja ją zjem? To straszne. Nie mogę tego znieść. Nie, nie, nie. Musisz zjeść to w całości. No dobra, ale to mnie naprawdę dużo kosztuje. O nie, w środku wybuchł pożar. Ten płomień jest nie do zatrzymania. Musimy ratować sytuację. Działajmy razem, Mary. Trzymaj się, Peter. Uff, chyba jestem uratowany. Co to za biała substancja? Wyglądasz w tej pianie całkiem zabawnie. Ej, ostrożniej. Fuj, ta piana jest obrzydliwa. No i co ty zrobiłeś? Czy ja mam wąsy? Nie chciałem, przepraszam. Sorry. O nie, jeszcze nie zjadłam swojej ogromnej papryki. Jest taka gigantyczna. Na pewno nie dam rady. Mary, ale musisz. Wszyscy zjedliśmy nasze papryki. No dobra, jak mus to mus. Zaraz zobaczymy, jak sobie poradzi. A może przydałoby się jej trochę pomóc? Peter, zawsze można na ciebie liczyć. O nie! Coś się zbliża! Do widzenia, Mary! Wow, jak wysoko poleciała! Pomocy! Ratujcie mnie! Wow, jestem w stanie nieważkości! Ale super! Nowy challenge! Bierzecie udział w challenge'u jedzenie potraw tego samego koloru przez 24 godziny. Startujemy! Zacznijmy od Martina. Ale gigantyczny Snickers właśnie wlatuje do moich ust. Jest za duży, żeby go ugryźć. Zmierzę go moją taśmą mierniczą. Okej. No nie zmieści się. Muszę coś wymyślić. Racja. Czas na samuraja. Mam tylko jedno zadanie, pokroić Snickersa. Zrobię to choćby nie wiem co. Gotowe. Ale super.
Teraz mogę z łatwością zjeść całego batona. O tak, pyszności. To jest moje i to też jest moje. Gotowe. Nancy, teraz ty. Z chęcią. Mam tu troszkę niebieskich chipsów Takis. Zaraz zjem coś smacznego. Ojej, są naprawdę ostre. Ale są takie dobre. Chcę więcej. Są takie pikantne. Fantastyczne. Ojej, ale ostro. Za ostro. Przepraszam, nie mogę się powstrzymać. To straszne. Nancy, przestań. Czemu tu pachnie spalonymi włosami? O nie! Ja płonę! Uratujecie, chwileczkę. Udało się. O nie! Nancy wciąż się pali. Wiem, co robić. Mam tu akurat pod krzesłem wiadro wody. Mam nadzieję, że jej wystarczy. O tak! No w końcu! To było okropne. Jak się okazuje, takie wcale nie są takie nieszkodliwe. Jestem cała mokra. Muszę się tego pozbyć. Już po wszystkim. Dzięki za pomoc. Jill, teraz ty. No witam cię, moja różowa gumo. Wow, jaka ogromna hubabuba. Pierwszy raz w życiu widzę taki rozmiar. Ojej, ale się stoczyła. Dobra, zaczynam jeść. Ojej, jaka pyszna. Zjem wszyściutko. Jill, jak wcisnęłaś w siebie tak dużo? Po prostu uwielbiam gumę, więc jestem gotowa na zjedzenie nieskończonej ilości. Chcecie zobaczyć największego balona w swoim życiu? Mam zamiar takiego nadmuchać. Jill, może wystarczy, to już przesada. Ojej, przepraszam. Nie chciałam, żeby tak wyszło. Muszę pozbyć się resztek gumy. Oj, a co jest z moim nosem? Jest różowy. A pozostali mają czarny i niebieski. Najwyraźniej to efekt uboczny jedzenia potraw tego samego koloru. Nie martwcie się, to nie jest na zawsze. Gotowi na nowy smakołek? Jest przed wami. Martin ma czarnego burgera, Nancy niebieskie lody, a Jill ma dużego różowego pączka. Kto zacznie? Jill? W porządku. Szybko rozprawię się z moimi pysznościami. Nóż i widelec w pogotowiu. Ale apetycznie to wygląda. O tak. Uwierzcie mi, proszę, że to jest pyszne. Tak się cieszę, że to wszystko dla mnie. Okej, skończyłam. Dojadłam pączka, możecie zacząć swoje posiłki. A mogę ja? Dzięki. Jestem taki głodny, że mógłbym zjeść słonia. Skończę z tym w mgnieniu oka. Najpierw założę rękawiczki, bo nie chcę się pobrudzić. Przepraszam, Jill. No w końcu udało mi się je założyć. No i jak to ugryźć? Nie wiem, z której strony. Jest jakiś taki za duży. Może podzielę go na części. Myśleliście, że chciałem napić się kawy? Nic bardziej mylnego. Za pomocą tego kubeczka zrobiłem takie oto mini burgery. Spróbujmy. No teraz o wiele łatwiej to jeść. Pyszności. Zrobię sobie kilka takich małych burgerów. Cudownie. Cudownie. Ojej, zostało mi kilka kawałków na twarzy. Jestem pełny. Nancy, możesz zakończyć tę rundę swoimi lodami. No to zaczynam. Chociaż ta łyżka jest troszkę za mała w porównaniu z tymi ogromnymi lodami. Znajdźmy większą. Ta będzie idealna. Okej. O nie, to jest za ciężkie. Nie mogę uwierzyć, że wyrzuciłam wszystkie lody na podłogę. Dobra, mogę jeszcze troszkę zjeść. Dzięki, Martin. Twoje uszy są czarne. A twoje zrobiły się niebieskie. Jill, a ty masz różowe. Rany, ale super. Dziewczyny, chcecie zobaczyć sztuczkę? Jest palec? Nie ma palca. Jest i nie ma. Gdzie jest palec? Wracaj. O, dali nam nowe przysmaki w tym samym kolorze. Dostałam rolki z oczami. A ja ogromną czarną babeczkę. A ja mam ogromny różowy makaronik. Jest ciężki, ale dam radę go podnieść. Hurra!
O nie, zaraz upadnę. Uff, dzięki wam. Chyba lepiej go zjem. Tylko nie wiem, od której strony zacząć. Mam pomysł. Magiczna transformacja ze zwykłej Jill w Jill Karate Kid. Zamierzam zrobić pokaz sztuk walki. A ja! Gotowe. Dziękuję, przyjaciele. A teraz możemy próbować tego idealnego różowego makaroniku. Pyszny. Nie wiedziałam, że masz taki apetyt na słodycze, Jill. No muszę jakoś doładować sobie tę moc. Pokażę wam mój firmowy cios. Makaronik podzielił się na 4 części. Będę kontynuować jedzenie. Nie mogę przestać. No i po wszystkim. Jestem najedzona. Mogę wrócić do swojej standardowej postaci. Martin, teraz ty. Super, akurat zrobiłem się głodny. Zacznę od kremu. No i jak? Pyszny. Dziewczyny chyba coś knują. Co się zaraz stanie? Martin, chyba masz kłopoty. Twoja twarz jest już zabarwiona na czarno? Czy to krem? To wcale nie było śmieszne. Jestem teraz cały brudny, a babeczka jest zniszczona. Chociaż krem na niej nadal jest bardzo smaczny. Nie podzielę się z wami. Jak się trzyma te pałeczki? Tak? O, takie trudne. A może tak? Nie? A tak? Dobra, spróbuję po swojemu. Zaraz, zaraz. O nie, spadło. Ogarnę to bez pałeczek. Najlepiej jeść rękami. O tak, pyszności. Palce lizać. Martin, masz tu krem. Świetnie, dzięki. O mamo! Cześć, jak wam się podobają moje nowe oczy? Fajne, co? Zostało mi ostatnie oko. Najpierw zjem żelka. A teraz oczko. Wow, spójrzcie na moje ciało, zrobiło się niebieskie. A Jill ma różowe, a ja czarne. W tej rundzie Jill dostała różową pizzę. Martin czarny makaron. A Nancy słodkie, niebieskie naleśniki. Jedzcie szybko. Te naleśniki pachną niesamowicie. W dodatku mają borówki. Uwielbiam je. Co za uczta. Co? Chcecie borówek? No to łapcie. Jill, masz. Martin? Nie złapałeś. Teraz ja. Jakie dobre. Bierzemy jeszcze jednego naleśnika. Patrzcie, co potrafię. Fajnie, co? Tam? Złapałam. Został ostatni. O, a tego ja złapałem. Ja też zrobię śmieszną minkę. Nie rzucę się naleśnikami. Przepraszam. A ty z czego się śmiejesz? Dobra, mogę zacząć jeść mój czarny makaron. Spróbujmy. Dobry. Jestem tak głodny, że jestem gotów zjeść wszystko naraz. O tak. Co za uczta. Najpyszniejszy makaron, jaki kiedykolwiek jadłem. Co za prędkość. Jak on to w sobie zmieścił? To była łatwizna. Dobra, skończyłem. Jill, możesz kontynuować. Tylko muszę wymyślić coś ciekawego. Mam pomysł. Pokroję pizzę w spiralkę przypominającą węża. Nikt wcześniej nie jadł pizzy w ten sposób. To będzie mój własny eksperyment. No i można próbować. Ale dobre. Okazuje się, że pizza z piankami marshmallow jest nawet lepsza niż pepperoni. Dzięki takiemu pokrojeniu pizzy zjadłam ją o wiele szybciej. O rany. Moje ręce zrobiły się różowe. Ale pięknie. Nasze też są kolorowe. Czeka na was nowe pyszne jedzenie. Jill ma paluszki Foki. Martin butelkę coli. A Nancy dostała żelkowe ludziki. Wszystko wygląda naprawdę fajnie. Nancy, zaczynaj. Nigdy nie jadłam czegoś takiego. Ale pyszne i takie kwaśne. Zjem ich więcej i ciekawe, co się stanie.
Zaraz zobaczymy. I ostatni mały człowieczek. Ojej, ta kwaskowatość jest taka orzeźwiająca. Jill, teraz ty. Świetnie. Słodkie paluszki Poki w dodatku truskawkowe, moje ulubione. Nie mogę przestać ich jeść. W sumie to mogę dodać troszkę syropu truskawkowego. Truskawek nigdy za wiele. O tak, palce lizać. Skończyłam. Martin, tylko ty zostałeś. No dalej. Hurra, zaraz wypiję tę wielką butelkę coli. Nawet nie zauważycie. Ojej, to słodki żel. Ale odlot. Muszę to szybko zjeść. Jill, zróbmy mu psikusa. Naciśnijmy butelkę naprawdę mocno. Ej, dziewczyny, wystarczy. Mam już dosyć. Ej, przestańcie. O kurczę, ale się najadłem. Martin, jesteś cały czarny. A ty cała różowa. Nancy, a ty niebieska. Gdzie ona się podziała? Jill, gdzie wszyscy przepadli? Cześć, Nancy. A oto i Jill. Nie zapomnieliśmy też o Martinie. No i jak wrócicie do siebie? Mam pomysł. Mam w apteczce odpowiednie lekarstwo przeciw kolorom. Wypijemy je i wszystko zniknie. Ojej, co się dzieje? Wow, wróciliśmy do normalności. Gratulacje, przeszliście challenge. Hurra! O nie, jaki mały pączek. A ja mam normalnego pączka. Spójrzcie na to, będziecie w szoku. Mam ogromnego pączka. Co? Nancy, zaczynaj. Ojej, nie miałam szczęścia. Jest taki mały, ale taki pyszny. Palce lizać. Skończyłam. Ted, kontynuuj. Pewnie. Pączek, zobaczcie, jak to robię. Hop, i skończyłem. Eni, teraz ty. Tak, oczywiście, ale od czego by tu zacząć? Ojej, ten pączek jest bardzo ciężki. Co by tu wymyślić? Wiem. Miałam tu gdzieś puder. Ups. A teraz podniosę tego pączka jak prawdziwy siłacz. No i go oczywiście zjem. Dam radę. Nikt mnie nie powstrzyma. No to zaczynam. Dalej, Eni, wierzymy w ciebie. Udało mi się. O nie, tylko nie motyl. Ojej, ja spadam. Wszystko w porządku? Tak, nic mi nie jest. Ale dlaczego? Znowu mam małą porcję. A ja mam marshmallow w normalnym rozmiarze. Super. A ja mam ogromną piankę. Już nie mogę się doczekać, kiedy ją zjem. Nancy, może zaczniesz? Oczywiście, że zacznę. Mam pomysł. Wiem, co zrobić, żeby moja pianka była smaczniejsza. Użyję malutkiej kuchni mojej lalki. Co to za zapach spalenizny? Ej, Nancy, patrz! Co się dzieje? Ojej! Mam teraz spaloną patelnię i piankę. Nic na to nie poradzisz. I tak musisz to zjeść. No dobra. Fu, co za okropny smak. Przestańcie się śmiać. Kontynuuj, Eni. Nie ma problemu. Mam zupełnie normalną piankę. Nabiję ją na szpikulec. I troszkę podgrzeję. Gotowe. Muszę tego spróbować. Ojej, jakie pyszne. Skończyłam. Teraz ty, Ted. Dzięki, Eni. Przyrumienimy tę pianeczkę. Kurczę, ten płomień jest jakiś mały. Nie mam tyle czasu, ale wiem, co mi pomoże. Patrzcie, drogie panie. Wróciłem z moim miotaczem ognia. Teraz usmażymy to maleństwo. No, od razu lepiej. Gotowe. Spróbujmy. To jest obłędnie pyszne. Wspaniałe. Dziewczyny, możecie mi zazdrościć.
To najmniejszy popcorn, jaki kiedykolwiek jadłem. No to ja rozumiem. Ted, Annie, będziecie w szoku. Mam ogromne wiadro popcornu. Ekstra. Jest ogromne, zwłaszcza w porównaniu z moją porcją. Ale mam pomysł, co robić. Mam przecież promień, który powiększy wszystko, co zechcę. Muszę to tylko włączyć. Widzicie? Ojej, co się stało? Dlaczego to nie zadziałało? Bezużyteczna maszyna. Dobra, zjedzmy to w ten sposób. Smaczne, ale jakoś mało. Kontynuuj, Annie. Nareszcie można to zjeść. Gram w koszykówkę od kilku lat, więc po prostu wrzucę cały popcorn do ust. To będzie super szybkie. Ojej, moja głowa. Co? To wszystko? No dobra. Nancy, teraz ty. Z przyjemnością. Akurat zgłodniałam. O tak, jakie to jest dobre. Jestem w raju. O tak, popcorn sypie się z nieba. To jest niewiarygodne. Co? To wszystko? Ojej, ja spadnę. Nancy, żyjesz? Nie mogę się wydostać. Chwileczkę, pomogę ci. Użyję nożyka do cięcia. Słyszę dźwięk wolności. Hurra! Dzięki, Ted. A co za ubaw. Co to? Jakieś mikrodanie. Wow, mam ogromnego burgera. Nieprawda. To ja mam największego burgera w historii, a to jakiś mikrus. Przestańcie się ze mnie nabijać. Dobra, jak go zjeść? Mam pomysł. Wezmę kilka rzeczy. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Będę potrzebował pudełeczka z Kindera, gumkę i kilka drewnianych patyczków. To jest to. Splatamy wszystko i mamy katapultę. Teraz musimy umieścić burgera tutaj i wystrzelić. Najważniejsze to złapać go ustami. Udało mi się. Ale pyszniutki. Nancy, twoja kolej. Oczywiście. Jestem taka głodna. Zjem burgera na jeden gryz. Jaki dobry. Ojej, to się nazywa apetyt. No i po wszystkim. Nancy, masz wąsy i brodę na twarzy. Haha, bardzo zabawne. Kto następny? Teraz ja. Nie mogę się doczekać, kiedy tego spróbuję. Tylko jak się do niego dobrać? Nie. Spróbuję inaczej. Teraz przypominamy sobie lekcję boksu i damy temu burgerowi porządnego kopa. Dlaczego bijesz burgera? Przecież on nic nie zrobił. Robię to dla wygody. Jeszcze tego nie zrozumieliście? Widzicie, jak łatwo go teraz jeść? Co to jest? Dostałam małą pizzę? A ja dostałam normalną pizzę. A ja mam ogromną! Czy to największa pizza na świecie? Co tak patrzycie? Smacznego! No dobra, zaczynam. Ta pizza jest taka mała, że zjem ją w mgnieniu oka. To było dobre. Nie śmiejcie się. Ted, kontynuuj. Oczywiście. Pizza, 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 jesteś doskonała. Ależ ten ser się ciągnie. Co za zapach. To jest pyszne. Jestem gotowy jeść tylko pizzę do końca życia. Ojej. Zjadłabym chociaż kawałeczek. Może spróbuję. Zostaw to. Chciałam tylko poprawić. Jasne. O, przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Złożę wszystkie kawałki razem. Dzięki temu szybciej zjem całą pizzę. O tak, smakuje jeszcze lepiej. Co za maniery. Nancy, zaczynaj. No w końcu. Ojej. Jestem zachwycona. Nie mogę się zatrzymać. O Boże, Nancy, wszystko w porządku? Mam się świetnie. Właśnie zdałam sobie sprawę, że jestem absolutną fanką pizzy. Ojej, co to? Kiełbasa? Nancy, chyba jesteś w ciąży z pizzą. Z czego się śmiejecie? Co? Mój płaski brzuch? Gdzie on jest? Ani pomóż mi. Dobra, postaram się, ale niczego nie obiecuję.
Nancy, gdzie jesteś? Pospiesz się. O, patrz co tu mam. No dajesz, Nancy. Jeszcze troszkę. Dasz radę, dasz radę. Szybciej, szybciej, szybciej. Ej, Ted, obudź się. Spójrz na naszą ślicznotkę. Nancy, jesteś idealna. Dzięki, Ted. Sama to wiem. Zróbmy sobie kilka selfie. A oto i ukochana szkoła. No i jesteśmy. Co to za masakra? Karaluchy? Wszystko zepsute. Co my tu będziemy robić? Nie chcę tu mieszkać. Ojej, patrz na tego wielkiego karalucha pełzającego po moim łóżku. Chyba wiem, co robić. Wyrzucimy wszystko, co stare i zamówimy nowe meble. Będę miała o taki pokój. Patrz, odjazdowy, co? Jaki ohydny kolor, zaraz oślepnę. Trzymaj się z tym z daleka. Ja zrobię sobie taki pokój. Mroczny i wyblakły, zamknij to. Stylowy. Mam zamiar kupić dużo fajnych rzeczy. O! Ktoś już dzwoni do drzwi, otwieram. Proszę wejść. Ojej, to moje półki. Dzień dobry, proszę tędy. Jestem taka szczęśliwa. Jaki piękny biały regał. Ile rzeczy można tu zmieścić. Łóżko dla mademoiselle gotowa. Zabawki też na swoich miejscach. Ostatni akcent. Zostało tylko postawić rybkę. Poduszki na miejscu. Gotowe. Ojej, dziękuję bardzo. Jesteście prawdziwymi fachowcami. Teraz to naprawdę piękny pokój. Jestem taka szczęśliwa. Przestań. Witaj w świecie kolorów i dobroci. Uzbroję się w taśmę klejącą. Trzeba działać. Co ona wyprawia? Trzeba oznaczyć terytorium. Gotowe. Co to ma być? Nie wchodź na mój teren. Rączko, przynieś mi pudełko. Pospiesz się, mamy dużo pracy. No wreszcie. Pokrywka niepotrzebna. Co my tu mamy? O, czarne deski. Co ona tak hałasuje? Ty na razie rzucę tutaj, a tej potrzebuję. Rączko, nura do skrzynki po wiertarkę. Daj mi to. Będę zaraz wiercić. Śrubka i jeszcze jedna. To wszystko. Jestem prawdziwym fachowcem. Rączko, podaj mi zszywacz. Dzięki. Zamierzam zrobić baldachim nad łóżkiem. To zajmie tylko kilka minut. Teraz dekoracje. Wezmę troszkę kartonu i przykleję go do ściany. Będę miała tu oświetlenie. Rączko. No dalej. Co jest? Utknęłaś? No wiesz co? Zawsze są z tobą jakieś problemy. Dobra, sama sobie poradzę. Wezmę ten puch. I przykleję go do kartonu na ścianie. Tak jak chciałam. Wyszła mi mięciutka ściana. Ale czegoś mi tu brakuje. Rączka. Ty to masz głowę. Racja, potrzebuję sprayu z czarną farbą. O tak, wspaniale. Szare chmury poprawią mi nastrój. Powieszę jeszcze tylko zasłony. I mój wspaniały, ponury, koszmarny pokój gotowy. Ale przerażający widok. Dodam troszkę dekoracji. Ładnych czarnych rzeczy. I oczywiście globus. A tutaj powieszę moją huśtawkę. Jestem z siebie dumna. Tam, taram, tam, 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 tam. Co to są okropne odgłosy? Nie słyszę mojej muzyki. Spojrzę, co się dzieje. No dobra, wezmę głośnik i mikrofon. Tak, piękny różowy mikrofon. Zaśpiewam moją ulubioną piosenkę. Ustawię tylko tutaj i działa! La 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 la. Co tam się dzieje?
Wiem, jak zlikwidować tę niedogodność. Uwielbiam głośną, wesołą mu... What? Dlaczego światło zgasło? Co się stało? Teraz wykonam mój ulubiony taniec. Ponury taniec. Aha! W porządku, zaczekaj chwilkę. Co? Znowu światło? Kto je włączył? Gotowe! Rączko natychmiast do mnie. Trzeba coś z tym zrobić, do dzieła. Co? Ej, nie! Nie dotykaj tego! Spadaj stąd! Puść! Zostaw to, ostrzegam cię. Nie ma mowy! Ojej, rączka wpadła do akwarium, zaraz utonie! Uspokój się, nie dramatyzuj. I bez tobą. O nie, utonęła! Chyba żartujesz. Przestań panikować, żyję. Wyciągnęłam ją. Wszystko okej, tylko trochę mokra. Ale fajna kostka Rubika. Udało mi się ją ułożyć. Oj, zgłodniałam. Zaraz zamówię sobie coś pysznego. Okej. Świetnie. Wkrótce przyjedzie. A ja w tym czasie? Ojej, już są. Hurra, moje zamówienie. Witaj, wejdź proszę. Postaw tu moją lodówkę. Do widzenia. Ale fajna. Sprawdźmy, co tam jest. Ojej, wszystko, co zamówiłam. Moje ulubione żelki. O tak. Jakie pyszniutkie i słodkie. Niam, 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 niam. Ja też jestem głodna. Rączko, przynieś mi coś do zjedzenia. Co ty tam masz? Co to takiego? Mam nadzieję, że sok pomidorowy. Niezły, niezły. A to co? Sam raz. Słodkie żelkowe oczy. Uwielbiam je. Wymyśliłam coś. Nabiorę Enid. Enid, patrz. Ale pyszne, co? Ojej, to straszne. Uwielbiam jeść oczy. Wednesday, co ty wyprawiasz? Skończyłam jeść swoje i zaraz zjem twoje. Straszysz mnie, co? Tak, strach cię obleciał, co? Nieważne, to nie było śmieszne. Dokończę swoje żelki. Wow, zaraz będzie dyskoteka. Lustrzana kula jest super. Będę tańczyć do białego rana. To daje tyle światła. Powieszę ją tutaj. Odjazd. A, to moja ulubiona lampa. Powieszę też lampeczki. A teraz włączam. Ale fajnie, dyskoteka. Zadzwonię do przyjaciół. Cześć! Słuchajcie, urządziłam imprezę. Zapraszam was. Mam tu kryształową kulę, można potańczyć. O, już są. Lecę otwierać. Patrzcie, jak tu fajnie. Zrobimy selfie? Patrzcie, ekstra, co? Tak. Zróbmy sobie jeszcze fotkę. Prawdziwa impreza. Fajnie, co? A co tam się dzieje? Wygląda przerażająco, ale rzućmy okiem. Co to może być? Tylko cicho. Czego chcecie? Czy to duch? O nie, wiejemy stąd! Wolę siedzieć w swoim kąciku. Przepraszam, że przeszkodziłam. Mam lusterko i jakąś fajną różową szminkę. Poprawię sobie makijaż. Tak, teraz wyglądam o wiele lepiej. Rączka, co ty tu robisz? Jeździsz na desce? Nic ci się nie stało? Idziesz do domu? No to pa. Muszę skończyć swoją powieść przed terminem. Niewiele mi już zostało. Jeszcze kilka rozdziałów i będę mogła wysłać ją do wydawcy. Rączko, zejdź ze mnie. Czego chcesz? No dalej pokaż.
Nie, nie mam teraz czasu. Zostaw mnie w spokoju. Spadaj stąd, zajmij się sobą. Jakie fajne cienie do powiek. Co to? Rączko, co się stało? Wygoniła cię. Przestań! Odczep się od moich włosów. Co tam się dzieje? Nie mogę się skupić. To znowu ty, Rączko. Koniec z tym. Chodź tu, łobuzie. Wsadzę cię do klatki za takie zachowanie. Nie wolno tak robić. Właśnie tak. Jejku, jakie biedactwo. Wypuść ją, proszę. Nie bądź taka okrutna. Chodź tutaj, uratuję cię. Nie kłóćmy się już, dobrze? Zgoda? Przybij piątkę. Pa, pa. Dziękuję bardzo. Odczep się ode mnie. Wednesday, jesteś taka dobra, dziękuję. Wychodźcie szybko. Zaraz wydarzy się coś bardzo interesującego. No? A nie mówiłam? Mam wielkiego żelkowego misia. A ja mam ogromne wiadro moich ulubionych groszków. Spójrzcie, to gigantyczne ciastko Oreo. Mogę być pierwsza? No dobra, zaczynaj. Super. Tylko mi się wydaje, że to ciastko jest jakieś takie duże. Zaraz to sprawdzę. Zgadza się. Takie na pewno nie zmieści mi się do buzi. Muszę pomyśleć. Wiem. Najpierw zajmę się kremem. O tak, jest niesamowicie pyszny. A teraz można zjeść połowę ciastka. I drugą też. Ekstra. A teraz wypiję trochę mleka. I będzie fantastycznie. O tak. Mike, daj mi spróbować cukierka. Połóż go z powrotem. Marie, możesz już zaczynać. Ja? Super. Z przyjemnością zjem mojego niebieskiego misiaczka. Zobaczcie, jak śmiesznie się trzęsie. Fajnie, ręce. Nie mogę, no co za ubaw. Chyba troszkę przesadziłam z tym trzęsieniem. Teraz prawie nic mi nie zostało do jedzenia. Mimo wszystko jest pyszne. Super. Mike, teraz ty. Nareszcie. Uwielbiam te czekoladowe kulki Maltesers. Znam mnóstwo sposobów, jak można je zjeść. Na przykład... O tak. Zobaczcie. Pyszne. Jaki tam był jeszcze sposób? O właśnie, mój ulubiony. Bierzemy lejek, wkładamy do buzi i prosimy, żeby ktoś wsypał cukierki. Pewnie. Tylko zanim to zrobię, muszę ich spróbować. Stój. Co za chciwus. No dobra, to wsypuję ci te cukierki. Odlot. Nieźle mi to weszło, co? Tak, zarówno spektakularnie, jak i pysznie. Może na dnie coś jest. Luknę. Może damy nauczkę temu chciwusowi? Dobra. Ej, co wy robicie? Nie ma w tym nic śmiesznego. A co z moimi ustami? I z waszymi też. Myślę, że powoli zaczynamy przybierać kolor naszego jedzenia. Ale fajnie. Podoba mi się. O tak! Znowu coś pysznego. Tym razem to gigantyczny pączek. A ja dostałem ogromnego czarnego burgera. Na początku się przestraszyłam, ale potem zdałam sobie sprawę, że dostałam wielkie żelkowe oko. No cóż, pierwsza przystąpię do jedzenia, bo zdążyłam już zgłodnieć. Ostrzegam, będę jadła bardzo długo. Chcę delektować się każdym kęsem. To niesamowite. Każdy kawałek jest lepszy od poprzedniego. No dalej, szybciej. O tak, nareszcie ten pączek się skończył. A to znaczy, że nadszedł mój czas. Mała rozgrzewka. Widzieliście, jakie mam bicki? Mogę teraz z łatwością podnieść tego burgera. Dziewczyny, spokojnie, nawet jeszcze nie zacząłem. Spróbuję jeszcze raz. No dalej. Oj... To było niechcący. Dobra, żeby mieć pewność, że to się nie powtórzy, chyba nie będę się tak wysilał.
Lepiej pokroję tego wielkiego burgera na wiele małych. Spójrzcie, jak fajnie. Wiem, że bardzo chcecie tego spróbować, ale nie ma opcji. To mój przysmak. No to jem. Rewelka. Patrzcie, był jeden pyszny burger, a teraz jest ich kilka. Na tym polega przedsiębiorczość i szczęście. Mike, mógłbyś przynajmniej jeść ostrożniej. Masz składniki burgera na całej twarzy. To takie śmieszne. Wielkie mi rzeczy, po prostu mi zazdrościcie. Mary, twoja kolej. Bardzo chętnie, mam już przygotowane pałeczki. Ale coś nie udaje mi się nimi nic podnieść. Trudno. Wezmę oko w ręce i będę zanurzać w syropie. Oj! Ej, tylko nie w nas! Spróbuję. O, jacie, jaki pyszny syrop. No to zaczynam. To się nazywa zwierzęcy apetyt. Jakie to dobre. Miam, miam, miam. Syrop mogę po prostu wypić. Jest taki pyszniutki. Pełen zachwyt. Weź chusteczkę i zetrzyj to okropieństwo z twarzy. Dzięki. O rany. Wszyscy mamy kolorowe nosy i uszy. Ciekawe, co będzie tym razem. O rany. Mam ogromną hubę bubę. Świetnie. A ja mam M&M'sy. Uwielbiam je. A ja mam chipsy takis ekstra. Kolejka, dziewczyny. Najpierw zajmę się moim cukierkiem. Nie dam rady zjeść go w całości. Ale zdecydowanie mogę użyć technik, których nauczył mnie mój mistrz. To były wspaniałe czasy. Witam, dołożę wszelkich starań, aby nauczyć się sztuki samoobrony. Może te chwyty przydadzą mi się, kiedy trzeba będzie podzielić jakieś smakołyki. Oj! I nastał ten dzień, kiedy użyję wszystkich chwytów. A ja! Wspaniale! I jeszcze kilka ciosów! I za tak dobrze wykonaną pracę można się nagrodzić. Jestem gotowy, żeby tego spróbować. O tak! Nawet sobie nie wyobrażacie, jakie to było pyszne. Yummy! Mary, zaczynaj! Jeszcze nigdy nie próbowałam niebieskich takis. Myślę, że je pokocham. Troszkę ostre, ale i tak fajne. Są tak dobre, że chcę się zjeść całą paczkę naraz. Oj, chyba przesadziłam. Teraz jest mi bardzo gorąco. Gorąco? O kurczę. No tak, trzeba uważnie patrzeć na opakowania. I jeszcze trzeba ratować Marii. Pomocy! Straż pożarna już tu jest. Gaś to szybko. Dziękuję bardzo. Bez was na pewno bym sobie nie poradziła. Teraz czuję się o wiele lepiej. Ej, nie chlap na nas wodą. Przepraszam, więcej tak nie będę. Skoro wszyscy już spróbowali swoich przysmaków, to ja mogę zjeść moją gumę. Tylko spójrzcie, jak ona jest długa. Wydaje mi się, że można nią owinąć całą kulę ziemską. Nawet nie wiem, ile czasu będę potrzebować, żeby ją całą zjeść. Penny, to co to takiego? What? Ha! Kim jesteś? Nie widać końca. Dobra, próbuję. O tak, co za pyszności. Trochę to potrwa, można się zdrzemnąć. Już zjadła? Jak to w ogóle możliwe? To było po prostu zbyt pyszne. Teraz czas na gigantycznego balona. O, jacie! Ups, pękł. Co za ohyda. Ale nic się nie stało, zdarza się. A, teraz mamy kolorowe twarze. Raz, dwa, trzy. Wata cukrowa. Uwielbiam to. A ja mam naprawdę słodkie ciasto. Kola, w końcu popiję te wszystkie pyszne smakołyki. Ja zacznę pierwsza. Z waty cukrowej można lepić przeróżne kształty. Na przykład takie serduszko. Jakie słodkie. Jest też bardzo pyszne. Yummy.
A teraz ulepię gwiazdkę. Super! Teraz motylka. A teraz ulepię ludzika. Patrzcie, jak fajnie! Może podzielisz się z nami? Nie ma mowy, wata jest moja. Tak? Zobaczmy, jak ci się spodoba, gdy twoja cała wata oblepi ci buzię. Ej! Mam teraz watę na całej twarzy. Ale nieważne. I tak mogę ją zjeść. Wyglądasz jak święty Mikołaj. I co z tego? Najważniejsze, że mi smakuje. Okej, teraz moja kolej, żeby spróbować kolę. Jestem bardzo spragniony, więc skończę z nią szybko. To dziwne, czemu nie leci? Co z tą kolą? Nie rozumiem. A może to wcale nie napój? Tylko słodki żel! Zgadza się! To jest po prostu nierealnie pyszny żel. Jestem zachwycony. Zaraz wycisnę wszystko do ostatniej kropelki. A my ci pomożemy. Uff, po wszystkim. Marii, tylko ty zostałaś. Yes! Hurra! W końcu zjem tort. Ej, daj nam spróbować. Spróbować? Jasne, że nie. Sama zjem każdy kawałeczek mojego ciasta. Skoro jest taka chciwa, to zanurz jej twarz w tym torcie. Robi się. Mówisz, masz. Daj żółwika. Oj, nie mogę. Buzia Marii z tymi oczami to niezły ubaw. A mnie jest wszystko jedno. Najważniejsze, że mi smakuje. Zaraz padnę ze śmiechu. Oj, jesteśmy cali kolorowi. Rzeczywiście. To znaczy, że challenge dobiegł końca. Tylko jeden Twix? Tak mało. Cóż, to i tak lepszy niż nic. Zjem chociaż to. Wygląda na to, że ktoś jest naprawdę głodny. Auć, ostrożnie, trafiłaś mnie prosto w czoło. I zrobię to ponownie, jeśli nadal będziesz mnie męczyć. Już coś wymyśliłam. Patrzcie na to. Boję się. Odłóż tę piłę. Spokojnie. Potrzebuję jej do pokrojenia Twixa. Ostrożnie, okruchy lecą we wszystkich kierunkach. Okej, już prawie skończyłam. Teraz muszę tylko zrobić ostatnie cięcie. Dzięki temu jedzenie batoników będzie o wiele bardziej komfortowe. Pobrudziłaś nas, spójrz na to. Przepraszam, wyszło przypadkiem, nie chciałam. Zobaczcie, jak wspaniale mi wyszło. Wydaje mi się, że jest więcej czekolady. Były 2 kawałki, a teraz jest 10. Super. Chciałabym, żeby Twix się nie kończył. To niestety nieuniknione, ale wszystko ma swoje plusy. Teraz ja mogę coś przekąsić. Najpierw pozbędę się opakowań. Całkiem nieźle sobie poradziłaś. Dzięki. Teraz mogę zjeść wszystko naraz i nic mnie nie powstrzyma. Jakie dobre. Dobrze, że mam jeszcze tyle batoników. Mam pomysł. Po co ci dziecięca butelka? Moja głowa. Dlaczego ciągle rzucacie we mnie przedmiotami? Przepraszam, po prostu musiałam zrobić czekoladowe mleko. Chyba się udało. Jestem pewna, że Twix będzie z nim smakował jeszcze lepiej. O tak, to świetne połączenie. Chętnie bym spróbowała. Innym razem. Teraz moja kolej. Już wiem, co zrobić z taką ilością czekolady. Zacznę od zmuchnięcia wszystkich opakowań. Wow, jak ty to zrobiłaś, ale super. A teraz zacznijmy budować twierdzę. Przyda mi się szpachla i jakiś słodki cement. Czyli Nutella. Boże, tak ładnie pachnie. Jestem pewna, że krem będzie świetnym dodatkiem do Twixa. Zobaczcie, jak mocno trzyma moje słodkie smakołyki. Niewiele już zostało. I kończymy na samym szczycie. Super! Jaka wysoka wieża wyszła. Musimy jej spróbować. Dlaczego moja wieża się chwieje? Co wy robicie? Zaraz runie! Zatrzymajcie się natychmiast! O nie! Ojej, wygląda na to, że trzeba było jej posłuchać. Zaraz oberwiecie.
Przepraszam, nie mogłyśmy się powstrzymać. Dobrze, że założyłam kaski, nic mi się nie stało. Wow, żelkowe oczy. Nie mówiłabym o swojej porcji w liczbie mnogiej. To jest tylko jedno oko. Ktoś znowu dostał najmniejszą porcję. A masz, nie ma w tym nic zabawnego. Po prostu żartowałam. Nie trzeba było mnie bić po buzi. Odegram się na tobie. Zobaczymy, czy spodoba ci się ten dowcip. Moim zdaniem wygląda przerażająco. Pomóż mi! Co się stało? To twoje oko? To straszne. Nie mogę na to patrzeć. Przerażające, prawda? Co się dzieje? Dlaczego rzuciłaś we mnie swoją gałką oczną? Oj, chyba mój żart wymknął się spod kontroli. Pomocy, nie mogę oddychać. Najwyższy czas na śniadanie. Te czekoladowe kulki są takie dobre. O Boże, co to oko? Dobrze, że to był zwykły żart. Już zdążyłam się wystraszyć. Swoją drogą, te oczy są pyszne. Z pewnością wam się spodobają. Szkoda, że nic mi już nie zostało. Więc teraz moja kolej. Mam nadzieję, że też mi posmakują. O tak, są pyszne. Uwielbiam żelki. Ej, gdzie z tymi rękami? To moja porcja. Wszystkie oczy są moje. Jakie miękkie i słodkie. Super. Tak jak lubię. Może jednak się podzielisz, skoro masz tak dużo. Tak, daj nam chociaż po jednym oczku, proszę. Przykro mi, ale nic już nie mam. Jest za późno. Czuję się troszkę dziwnie. Co się dzieje? O matko, co z moją twarzą? Wygląda na to, że ktoś zjadł za dużo żelków. Tylko jeden chips? Spójrzcie tutaj. Czy widziałyście kiedykolwiek 100 paczek chipsów? Widzę, że ktoś nie ma szczęścia. Zgadza się. Nie mogę nawet podnieść tego chipsa. Co ona kombinuje? Potrzebuję szkła powiększającego. Dzięki niemu mogę wreszcie zjeść. Hurra, udało mi się złapać chipsa. Postaram się rozciągnąć tę przyjemność jak tylko mogę. No, chyba wszystko. Tak szybko? To nawet lepiej. Teraz ja. Jaka szczelna pokrywka. Nie mogę jej zdjąć. No dalej, otwórz się. Wygląda na to, że ktoś będzie głodny. Nie ma mowy. Nie zgadzam się na to. I tak zamierzam to otworzyć. Spójrzcie, udało mi się. Po co to podrzuciłaś? Żeby wam pokazać, na co mnie stać. Wow, super. To zasługuje na brawa. Oczywiście, jestem po prostu mistrzem w jedzeniu chipsów. Oj, moja głowa. Wszystko płynie mi przed oczami. Chyba potrzebujesz trochę więcej praktyki. Dobra, niech odpocznie, a ja tymczasem zjem swoje chipsy. Jesteśmy przyjaciółkami, pamiętasz? Podziel się ze mną. Chodzi mi o chipsy, nie opakowania. Przepraszam, nie słyszę, co mówisz. Aj, chyba wybrałam nieodpowiedni moment. Jakie to jest dobre, nie mogę przestać. Ostrożnie, prawie znowu mnie uderzyłaś. Koniec, dłużej nie wytrzymam. Aj, to boli. Mam niesamowite szczęście. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Dobrze jej tak, dostała to, na co zasłużyła. Brokuły. Mówicie poważnie? A ja zamiast brokułów mam jakieś nasiona? Co mam z tym zrobić? Nie mam pojęcia. Dobra, po prostu to zjem. Fu, nie mogę tego przeżuć. Co zamierzasz? Myślę, że trzeba to wsadzić do doniczki. Przestań tym w nas rzucać! Wystarczy! Muszę wykopać głębszy dołek, w przeciwnym razie roślina nie wykiełkuje. Ale przez ciebie jesteśmy całe w ziemi. Moje ziarenko też. Naprawdę myślisz, że coś z tego wyjdzie? Dowiemy się już niedługo, a tymczasem jedźcie swoje porcje. Fu, to pachnie po prostu obrzydliwie. Nienawidzę warzyw. Są takie niesmaczne. Dobrze, że dostałam najmniejszą porcję. Muszę to szybko popić kolą.
Dzięki temu poczuję się lepiej. O, daj mi tę puszkę. Muszę podlać moją roślinkę. Potrzebuję wilgoci. I co, to pomogło? Tak, zaczęła kiełkować. Nie do wiary, fajnie. Więc smacznego. Kurczę, wiedziałam, że to tak się skończy. Żałuję, że to wyhodowałam. Nie lubię brokułów. Niedobrze mi od samego patrzenia. Jesteś cała pokryta ziemią. Ale udało mi się. Teraz ty. Chyba wiem, jak to wszystko zjeść. Spójrzcie, tam jest jakiś ptak. Naiwne kupiły to. Łatwo je oszukać. Będę udawała, że to zjadłam, ale po prostu to wyrzucę. Myślisz, że mnie oszukasz? Nie ma mowy. Złapię to wszystko i dam ci z powrotem. Dobra, już prawie skończyłam. Został tylko jeden kawałek do zjedzenia. A co zresztą? Zebrałam wszystko specjalnie dla ciebie. Nie dziękuj mi. Kurczę, wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Zostałam przyłapana. Smacznego, nie przeszkadzaj sobie. Skittles są niesamowite. Nie wszyscy dostali duże porcje. No właśnie, ja dostałam tylko jednego cukierka. Masz pecha. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Wiem, co zrobię. Do czego potrzebny ci telefon? Zaraz się przekonasz. Po prostu powiększę trochę mojego cukierka. Wow, nie wiedziałam, że to możliwe. To nadal tylko jeden cukierek, ale za to jaki duży. Świetnie. Takiego cukierka też bym zjadła. Wasza kolej. Ja też mam świetny plan. Będę łapać słodycze ustami. Nie trafiłaś. No i dobra. Nie zwracaj na to uwagi. Nie mam zamiaru, bo wymyśliłam coś lepszego. Przestań, to moje cukierki. Sama je zjem. Od jakiego koloru zacząć? Jest ich tak dużo. Ten? A może powinnam zacząć od tego? A, wiem, co robić. Co to jest? Jeszcze nie wiem co, ale ona coś kombinuje. To loteria, która powie mi, co mam robić. W środku jest pomarańczowy cukierek. Co to oznacza? Tylko jedno. Już wiem, co wybrać. Chcę pomarańczowe cukierki. I jak smakują? Dobre? Bardzo. Teraz w ogóle nie przejmuję się tym, w jakiej kolejności zjadam swoje słodycze. Więc może ja zagram swoją loterię. Wow, zobaczmy, co tu jest. Ojej, wyciągnęłaś szczęśliwą piłeczkę. Tak bardzo marzyłam o ogromnym cukierku i wreszcie moje marzenie się spełniło. Super. Spójrzcie, w środku jest dużo więcej cukierków. Podzielmy się nimi, co? To świetny pomysł, nie mam nic przeciwko, częstujcie się. Dzięki. Są pyszne. Fuj, czy to prawdziwa ośmiornica? Wygląda ohydnie. Całkowicie się z tobą zgadzam. Nawet brzydzę się jej dotykać. A moja ośmiornica jest całkiem niegroźna. Spójrzcie, jaka jest malutka. Więc ty zaczynasz. Start. Myślę, że nie będzie to łatwe, ale zrobię wszystko, żeby dać radę. Ojej, jakie to jest sztywne. Wygląda jak guma. Czyli muszę połknąć ją w całości. Uj, jak ona to robi. Wygląda okropnie. W sumie nie jest takie złe. Spróbujcie. Zdecydowanie nie jestem w stanie połknąć tak ogromnej ośmiornicy naraz. Fuj, mam śluz na rękach. Nie mogę się go pozbyć, to obrzydliwe. Aleks, uważaj, ochlapałeś nas. Przepraszam, to wyszło zupełnie przypadkowo. Pospiesz się i zjedz swoją głupią ośmiornicę. Ojej, można sobie w ten sposób połamać zęby. Jest zbyt twarda, pomóżcie mi, nic nie widzę. To straszne, ośmiornica jest na jego głowie. Trzymaj się, zaraz ją zdejmiemy. O, dzięki. O, mało się nie udusiłem. No to trzymaj się, ty paskudna ośmiornico, zaraz cię dorwę.
Dlaczego ją wyrzuciłeś? Trzeba było ją zjeść. Ja też nie miałabym nic przeciwko pozbyciu się mojej ośmiornicy. Ona mnie przeraża, ale chyba wiem, co robić. Co za przemiana, co ty wyprawiasz? Zamierzam zgrillować moją ośmiornicę. Zaufajcie mi, będzie pysznie. Palce lizać. Oj, ten ogień nas przeraża. Nie ma się czego bać, jestem prawdziwym profesjonalistą. Już niedługo moje danie będzie gotowe. Voila, to jest to. Jak dla mnie wygląda lepiej niż wcześniej. Przepięknie, zachwycające. Czas na rozkoszowanie się wykwintnym smakiem morza. Zacznę od macek. Powinny być bardzo delikatne i soczyste. Ja też chcę spróbować. Świetnie, pyszności. Super, że ci smakowało. Kurczę, najmniejsza porcja słodyczy. To smutne. A moja wygląda całkiem sympatycznie. Spójrzcie na to. Ekstra. Chyba mam więcej szczęścia niż wy. Frajerki, zaczynaj, Wita. Okej. Przestańcie się śmiać. Tak, nie mam dużo słodyczy, ale to nie znaczy, że są mniej pyszne. Świetnie, czekoladowe bąbelki tak fajnie strzelają w ustach. Swoją drogą coś mi przyszło do głowy. A gdyby tak wciągać cukierki przez gigantyczną słomkę? To genialne. To było super. Szkoda, że słodycze tak szybko się skończyły. Ale jest i dobra wiadomość. Teraz moja kolej. O czekoladzie marzę już od dawna, bo po prostu ją uwielbiam. Boże, to smakuje tak dobrze. Nie sposób poprzestać na jednym cukierku. Co za apetyt. Potraktuję to jako komplement. Oczywiście, jesteśmy zachwyceni. Mam nadzieję, że ja też pokażę, na co mnie stać. Co za ogromny cukierek. Niewiarygodne. Wow, nawet nie mogę go podnieść. Musi być bardzo ciężki. Dobrze, że mimo wszystko udało mi się go wyjąć. Odejdźcie! To mój przysmak. Aj, to bolało. Prawie połamałem sobie zęby. Może lepiej przepiłuję go na pół. Okazało się, że w środku były ukryte cukierki. To prawdziwy słodki skarb. I należy w całości do mnie, nie przeszkadzajcie mi. Co za chciwus. Pyszności. No to czas na rozczarowanie. Jaki mały słoiczek Nutelli. Nie, to co mój. Lepiej spójrzcie tutaj. To was szokuje. Sama nigdy czegoś takiego nie widziałam. Mogę być pierwszy, który zje swoją małą porcję. Jakie to pyszne. Palce lizać. Nie ma to jak krem czekoladowy. Co? Nie mogę uwierzyć, że już się skończył. Czy właśnie zjadłeś słoik? Nie, po prostu go wylizałem. Zrobię to samo z moim. Ale najpierw muszę zjeść całą jego zawartość. Alex, dlaczego tak na mnie patrzysz? Chcesz spróbować? Aj, przez siebie prawie ugryzłem się w język. Przepraszam, to był głupi żart. Jaki ty jesteś naiwny. Uwierzyłeś w to? Spróbujemy jeszcze raz? Tym razem mnie nie oszukasz. Dzięki, to było bardzo dobre. Nie powinieneś był oblizywać łyżki. Chociaż wolę jeść rękami. Ojej, chyba utknęłam. Nie wierzę. O nie, co ja mam teraz zrobić? Jestem uwięziona. Nie panikuj, zrobimy wszystko, żeby ci pomóc. Dzięki wam, co ja bym bez was zrobiła? Na mojej ręce jest teraz cała masa czekoladowa. Muszę w końcu spróbować. Pyszności. Lili, tylko ty zostałaś. Nie mam ochoty jeść tego ręką. Muszę wymyślić coś innego. Wezmę chochlę. I to jak największą chochlę. Super! Podziel się ze mną. Alex, przestraszyłeś mnie. Przez ciebie upuściłam chochlę. Jak mam ją teraz znaleźć? Jest gdzieś tam na dnie. To nie działa. Co ona robi? Utknie tam. Chyba musimy ją ratować. Ciągnij jak najmocniej. Aj. Wygląda na to, że trochę przesadziliśmy. Widzisz, Lili?
Jestem tutaj! Wszystko okej! To nie Lili, to jakiś potwór! Po prostu troszkę pobrudziłam się czekoladą. To nawet zabawne. Ojej, to niesamowite! Jesteśmy w challenge'u! Chcę być pierwsza! What? To różowy, żelkowy miś! Ojej! Nie da rady go ugryźć! Co robić? Mam pomysł! Co robisz, Vita? Zamierzam go przepiłować! Gotowe! What? Super, daj mi spróbować! Chociaż kawałek! Nie ma mowy! No dobra, to sprawdzę, co ja mam. Różowy makaron, ale super! Mam nawet pałeczki. Zabieram się za jedzenie. Jakie pyszne! Jak ona apetycznie je! Ojej! Co to jest? Papryczka? Nie, nie, tylko nie to! Tu jest dużo papryki! Jak gorąco! Trzeba ratować sytuację, bo inaczej ona spali to miejsce! O, co tu się stało? Co z moim misiem? Zamienił się w kałużę! Co za obrzydliwość! Przykro mi! Nie zrobiłam tego specjalnie! Ja otwieram pierwsza! O nie! To straszne robaki! Ktoś tu ma pecha! A u mnie wszystko super! Zobacz, co mam! Czy to nie jest fajne? Masz, powąchaj! Co o tym sądzisz? A teraz czas na delektowanie się tym smakołykiem! Jakie to jest pyszne! Mogę trochę dostać, proszę! Tylko trochę! Co? Nie ma mowy! Jedz swoje robaki! Nie, tylko nie te paskudne robale! Trzymaj łyżkę! Zjadaj! Jakie one są paskudne! Zaraz zwymiotuję! No i jak ci smakują robaczki? Są ohydne! Dobra, nie chcę na to patrzeć! Mam pomysł! Wsypię moje kulki do mleka, żeby jeszcze lepiej smakowało. Wow, na jaki świetny pomysł wpadła Lili. Teraz mam pyszny truskawkowy koktajl. Chciałabym spróbować choć trochę. Podziel się ze mną, proszę. Mówiłam, że nie. Jesteś taka wredna. Wiem, co zrobię. Zobaczymy, jak ci posmakuje koktajl z robakami. Nie mogę się doczekać jej reakcji. Co to za dziwny smak? Co? To robaki! Jak one się tu znalazły? To twoja sprawka, Vita. Zabieraj swoje robaki z powrotem. Nie, nie rób tego, Lili, proszę! Co za paskudny robak! Nie trzeba było się ze mnie nabijać. Smacznego! Kiedy to się skończy? Ready? Yes! Hurra! Czeka mnie coś pysznego! W środku coś jest. Tylko spójrz! Zanurzę mojego lizaka w tym proszku. Rewelacja. Uwielbiam to. Lili, wyglądasz jak dziecko z tym smoczkiem. Lepiej otwórz swój klosz, Vita. Mam hubę bubę, ale ekstra. Zaraz zjem najsmaczniejszą gumę na świecie. Ojej, jaka długa. Co jest na końcu tej gumy? To jest takie dobre. Co to jest? Ble, to obrzydliwe. To włosy. Włosy w mojej gumie. Uch, co za ohyda. Przepraszam, nie chciałam. To obrzydliwe. Daj
mi ten smakołyk. Zaraz się uspokoję. Właśnie tak. Nie płacz, kochanie. Kamień, papier, nożyce. Raz, dwa, trzy. Wygrałam. Wow, różowa fanta. Jak fajnie. Spójrz na to. Jakie fajne okulary. Ekstra. No to spróbujmy. Fanta płynie przez moje okulary. Rewelacja. Vito, mogę spróbować. Tylko trochę. Chyba śnisz. Lepiej otwórz swój klosz. Co? To jest krab. Co mam z nim zrobić? Wiem. Zaraz ten krab pomoże mi spróbować pysznej fanty. Ready, set, go! O tak. Zadziałało. Co się dzieje? Dlaczego fanta się skończyła? Co ty zrobiłaś, Lili? Przepraszam. Zapamiętam ci to, a teraz zjadaj swojego kraba. O, szczypnął mnie w nos! Trzeba natychmiast coś wymyślić. Mam coś w zanadrzu. Co ty wymyśliłaś? Raczej ci to nie pomoże. Zobacz, co jeszcze mam. To też się nie nadaje. A to? Nie, Lili, to też nie to. Nie rzucaj tymi rzeczami. Dobra, mam jeszcze coś, co mi pomoże. Za chwilę przygotuję prawdziwe kulinarne arcydzieło. No dobra, to zaczynamy. Trzeba troszeczkę poczekać. I wyjmujemy. Zobaczymy, co nam wyszło. Wygląda tak sobie. Ale jest pyszne. Może chcesz spróbować? Nie, dziękuję. No jak chcesz. Ja pierwsza. Ojej, jakie to słodkie. Tylko jak wyjąć te kulki? Głuptasie, musisz tam wrzucić monetę. Racja. Zobaczmy, co mam w portfelu. Ups, jest pusto. Co ja zrobię? Zastanów się, a ja tymczasem sprawdzę, co mam pod kloszem. Jaki ogromny Chupa Chups. Ojej, co jest w środku? No nie wierzę. Tam jest więcej lisaków. Może się ze mną podzielisz? Pewnie. Żartowałam. Nic nie dostaniesz. Co ty robisz? Co za pyszności. Co ona robi? Zamierza zjeść je wszystkie? Jakie to jest dobre. Jak wyjąć je z powrotem? Pozwól, że ci pomogę. Udało się. O nie, z ledwością to przełknęłam. Co jest tam na dole? Monety? Wspaniale! To właśnie to, czego potrzebuję. Ej, ręce precz, to moje. Ale mogę dać ci kilka monet. A ty mi dasz smakołyki. Zgoda. No to proszę bardzo. Świetnie, zaczynamy. W końcu spróbuję te piękne różowe kulki. Jakie pyszne. Nie mogę się zatrzymać. Przecież ona za chwilę wszystko zje. Ojej, przepraszam, skończyły się. Zapamiętam ci to, Lili. Daj spokój, nie obrażaj się. Lepiej spójrz, jakiego ogromnego balona udało mi się nadmuchać. A, balon. A oto moja słodka zemsta. Ej, co ty zrobiłaś? Mogłaś się ze mną podzielić. Kurczę. Kurczę, dostałam taką małą pizzę. A ja dostałam średnią w normalnym rozmiarze. Dziewczyny, ja mam ogromną pizzę. Jak mam ją zjeść? Zacznijmy ode mnie. Szybko uporam się z moją pizzą. Przynajmniej się nie pobrudzę. Pizza na kilka kęsów. Skończyłam, teraz ty, Eni. A, no właśnie. Zapatrzyłam się na ciebie i przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Pokroję ją, ale nie na trójkątne kawałki, to zbyt banalne. Chcę pizzę w kształcie spiralki. Patrzcie. Czy ktoś kiedyś jadł w ten sposób? Oczywiście, że nie. To moja autorska metoda. To naprawdę szybki sposób na zjedzenie pizzy. Jedzenie trójkątów już wyszło z mody.
Gotowe. O, moja kolej. Też mam autorską metodę. Ułożę wszystkie kawałki pizzy jeden na drugim i wyjdzie mi pizzowy torcik. Gotowe. Można spróbować i cieszyć się smakiem. Dziewczyny, pizza jest pyszna. Tylko troszkę mi się zejdzie z tym jedzeniem. Poczekacie? Deal, mam pomysł. No dalej, Nancy, Nancy, dasz radę. Jesteś wojowniczką, Nancy, nie poddawaj się. No dalej, dalej. Jestem wojowniczką, zjem to wszystko. Dałam radę, zjadłam. Brawo, pomogłyśmy jej. Brawo, Nancy. O, znowu mam malutką porcję. A ja dostałam ogromnego chupa chupsa. Ogromnego? Mojego jeszcze nie widziałaś. Jill, co to za mikrus, którego trzymasz? To nie mikrus, to mój mały chupa chups. Nie szkodzi. Może jest mały, ale na pewno jest pyszny. Nancy, spójrz na Jill. Ona je pustego patyczka. Z czego się śmiejecie? Oj, lizak się skończył, a ja dopiero się rozsmakowałam. Nancy, twoja kolej. A, właśnie. Tylko jak go otworzyć? Szybko i łatwo. Oj, Enik, przepraszam. Na czym to ja skończyłam? Jaki pyszny. Będę go lizać całą wieczność. Mam pomysł. Co, szklanka? Zgadza się. Trzeba tylko użyć troszkę ognia. Dziewczyny, zaraz zrobi się gorąco. I oto mój wielki chupa chups zamienia się w słodki napój. Spróbujmy. Chupa chups w stanie płynnym jest nawet lepszy niż w stanie stałym. Jaka szkoda, że się skończył. Nancy, uważaj, wręcz obawiam się o swoje życie. Przestań tyle gadać, Eni. Pospiesz się i zjadaj swojego lizaka. Właśnie, nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Jaki ciężki, dziewczyny, nie dam rady go podnieść, pomóżcie mi. Ciągnij, ciągnij. Uf, jestem wykończona. Potrzebujemy mocnego sprzętu, takiego jak młotek. Dziewczyny, uważajcie. Ten chupa chups ma pecha. Zaraz go załatwię. Jeszcze kilka ciosów. Na pewno pęknie. Jeszcze tylko troszkę. Hurra. Gotowe. Mój plan zadziałał. Nikt nie da rady w pojedynku z młotkiem. Spróbuję. Pyszne. Chcę więcej i więcej i więcej. Już niewiele zostało. Zjem wszyściutko. O nie, mam najmniejszą butelkę Coca-Coli na świecie. A ja w końcu dostałam normalną porcję. Pasuje mi. Spójrzcie tutaj. To gigantyczna butelka Coca-Coli. Ojej, Nancy, to ma być butelka? Taka malutka? Nie słuchaj, Eni, buteleczko. Jesteś najsłodsza na świecie. I na pewno najsmaczniejsza. Pyszniutkie. Chcę jeszcze. Co? Już się skończyło? Nie martw się, Nancy. Będę kontynuować. Teraz skosztujemy mojego żelu o smaku Coca-Coli. Och, jest taki słodki i obłędnie pyszny. I co mam zrobić z tym czymś na dnie? To najlepsza część. No chodź tutaj. Ojej, mój palec utknął. O nie. Nie martw się, pomogę ci. No dalej. Nancy, prościzna. Potrzebujemy oleju. Chodź do mnie, paluszku, uratuję cię. Proszę bardzo. Teraz możesz go wyciągać. Gładko poszło. Nie dziękuj mi. Eni, kontynuuj. Z chęcią. Otwieramy. Oj, znowu coś ciężkiego. Dlaczego wszystko, co ogromne, jest takie ciężkie? Ale jest super smaczne. Dziewczyny, nie bądźcie zazdrosne. Ale to jest po prostu czad. Wyglądasz okropnie. Co ty mówisz? Zaraz się obliżę. I znowu mam najmniejszą tabliczkę czekolady. A mnie taka wystarczy. Dziewczyny, mam czekoladowego giganta. Zobaczcie, jaki jest ogromny. O, mam pomysł.
Dla małej tabliczki czekolady mała kuchnia. Muszę pięknie zjeść tę tabliczkę czekolady. Potrzebuję malutkiego garnka. Postawię go na kuchence. Do środka włożę moją małą czekoladkę. Dodam do niej mleka. Włączamy i czekamy. Zaczęła się topić, hurra! Wyszła mi gorąca czekolada. Nalejemy ją do malutkiej filiżanki. To jest takie słodkie, aż szkoda próbować. Jakie pyszniutkie. Skończyła? No dobra, trudno. Kto następny? No w końcu. Uwalniamy czekoladę z opakowania i gryziemy. Co może być lepszego niż jedzenie jej w ten sposób? Skończyłam. Co jest? Dawno nie jadłam czekolady, tęskniłam za nią. Okej. A jak ja mam zjeść swoją porcję? Mam pomysł. Dziewczyny, uważajcie, skupcie się. Jaka piękna. No to zaczynam. Zebrałam wszystkie swoje siły, aby połamać tę ogromną tabliczkę czekolady tak bardzo, jak to tylko możliwe. Nancy, ale z ciebie Hulk. Nie tylko to potrafię. Zaraz stworzę tu prawdziwą sztukę. Voilà, czekoladowy domek gotowy. Budowa budową, ale nikt nie odwołał degustacji. Jakie pyszne. Mam pomysł. Spójrzcie, jestem w domku. I dach jest całkiem smaczny. Dziewczyny, nie patrzcie tak na mnie. To moja czekolada. Zjem ją całą. Och, ściany są trochę ciężkie. Jak smakują? Oczywiście, że dobrze. Już niewiele zostało. Już prawie skończyłam. Ostatni kęs. I gotowe. Hurra, w końcu mi się poszczęściło. Gigantyczne Oreo, całe moje. Wow, naprawdę masz szczęście. A my nie. Ja dostałam najmniejsze ciastko. No dobra, nie będę przeciągać. Muszę je dobrze wykąpać w mleku. Próbuję. Pyszne. Mam jeszcze mleko. Napiję się troszkę. Dziewczyny, za was. Oj, tu jest naprawdę dużo mleka. Ale nie mogę przestać, też dobrze smakuje. Co tam? Kto następny? Nancy. A, tak, tak. Teraz ja. Wygląda pysznie. Uwielbiam Oreo. Ale Oreo bez mleka to nie Oreo. Kapitan Oreo wyrusza w długą podróż do Mlecznych Wybrzeży. O nie, kapitan zgubił się w Mlecznym Oceanie. Znajdę cię. Pyszności. Ej, Oreo, co ty? O, znalazł się kapitan Oreo. I tak cię zjem. Nie uciekniesz przed krwiożerczą Nancy. Skończyłam. Jill, zostałaś tylko ty. To prawda. Szklanka mleka jest za mała. Ale i tak warto spróbować. No co jest? Jill, no przecież widzisz, że szklanka jest za mała. Nie szkodzi, mam pomysł. Wyleję mleko na Oreo i gotowe. Spróbuję. Dziewczyny, bez mleka też jest naprawdę dobre. A co mamy w środku? Otrzymaj to, Eni. Ale dużo kremu. Dzięki. Uwielbiam Oreo. Jest takie dobre. Ach, to chyba koniec. Siema wszystkim. W końcu zaczynamy challenge. I od razu mam pecha. Mam tylko jedną paczkę gum. A ja dostałam o wiele więcej. A ja mam całą górę. Alex, naprawdę masz pecha. Ale jako pierwszy możesz zjeść swoją gumę. Przynajmniej coś dobrego. Uwielbiam Hubę Bubę. Zwłaszcza ten smak. Ej, co robisz? Awesome! Come on! Ty dostajesz gumę, a ja muszę wynosić śmieci? Daj spokój, nie złość się. Zobaczcie, jakiego balona zaraz nadmucham. Awesome! A wiecie, że można się takim balonem pobawić? Ale żeby to zrobić, trzeba być prawdziwym mistrzem. Wow, to naprawdę super. Alex, świetnie sobie radzisz. Ale teraz moja kolej na rzucie gumy.
Po pierwsze, pozbędziemy się opakowań. Znam nawet sztuczkę, która naprawdę mi pomoże. Wow, ekstra! A teraz nadszedł czas, aby je zjeść. Uruchamiam odkurzacz. Wow! Teraz zobaczycie, jak wygląda naprawdę duży balon. Nie pozwolę jej nadmuchać balonu, który jest większy od mojego. Co ty zrobiłeś? To straszne! Nie dość, że pękł mi balon, to jeszcze straciłam brwi. Jak mam teraz żyć? Przykleisz je z powrotem. Dobra, trochę spanikowałam. Okej. Mila, teraz twoja kolej. No wreszcie. Aby pozbyć się opakowań, przygotowałam specjalną maszynę. Ojej, bardzo skuteczny sposób. A teraz można je jeść jedną po drugiej. Jesteście gotowi zobaczyć gigantycznego balona? No to patrzcie! Mila, przestań! Jest za duży! Co teraz zrobimy? Jak sprowadzić ją na ziemię? Bingo! Mam pomysł! Musimy przebić balon za pomocą procy. Alex, strzelaj! Dlaczego ja? Bo inaczej Mila poleci w kosmos. Pospiesz się! Jezu, wszystko muszę robić sama. Rita, dobra robota, trafiłaś. Już myślałam, że będę musiała zaprzyjaźnić się z ptakami. Bardzo się cieszę, że was widzę. Kurczę, mam tylko jednego granata. A ja mam chyba z 10. Czego można chcieć więcej? Oj, można. Spójrz na mój stos. Mój smakuje lepiej. Mila jest pierwsza. Okej. Hurra! Bardzo lubię granaty. Tylko spójrzcie, jak apetycznie wyglądają ziarna w środku. Nie są jednak zbyt wygodne do jedzenia. Ale dla takich malutkich przysmaków zawsze mam przy sobie pensetę. Pysznie, wygodnie i nie trzeba brudzić sobie rąk. Lepiej będzie, gdy położę ziarenka na talerzu i zjem je wszystkie naraz. Tak, w ten sposób będzie o wiele smaczniej. Dokładnie, 100 ziaren, to naprawdę super. To znaczy, że będzie smakowało 100 razy lepiej niż przedtem. Mimo, że zjadłam tylko jeden owoc granatu, jestem bardzo zadowolona. Alex, twoja kolej. Okej. Najpierw trzeba dostać się do najsmaczniejszego z nich. Krojenie granatu jest zbyt proste, ale można go rozerwać. To straszne. Alex wygląda jak jakiś maniak. Jaki maniak? Po prostu chce dobrze zjeść. Alex, oszalałeś. Nic podobnego, po prostu jem pysznego granata, to wszystko. Wita, właściwie to też mogłabyś już jeść, żeby nie tracić czasu. Rzeczywiście. Mila potrzebuje noża. Samo jedzenie granatów jest nudne. Robienie z nich pysznego soku to dopiero będzie zabawa. Bingo! Zobaczcie, jaką mam wyciskarkę do soku. Wow, jaka duża maszyna. Duża sokowirówka plus mnóstwo granatów równa się mnóstwo pysznego soku z granatów. Tylko spójrzcie. Po prostu błaga mnie, żebym go wypiła. Jak smakowało? Bardzo. Wita, masz teraz sok nawet na twarzy. Nie problem, można go łatwo rozwiązać. No i proszę, mam tylko jedną puszkę coli. A ja mam więcej. Zobacz, ile ma Mila. Tak, tak, patrzcie, mam całą wieżę z puszek coli. Ale to ja będę piła jako pierwsza.
Przynajmniej w pewnym sensie mam szczęście. Kola zawsze dobrze smakuje. Sprawię też, że żołądek daje głos. Wpadłem na świetny pomysł, jak wypić wszystkie puszki naraz. Awesome! Najpierw je otworzę, a potem użyję słomki, którą właśnie zrobiłem. To świetny pomysł. Ta kola jest taka dobra. Tylko teraz chcę się wydostać na zewnątrz. To się nazywa potężny ryk. A co myślałyście? W końcu jestem facetem. A ja wolę Pepsi. I nawet dostałam jedną puszkę, jak fajnie. Czemu to zrobiłaś? To runie! I co z tego? Niech sobie runie. Przynajmniej teraz nie muszę już sięgać na szczyt. Założymy się, że uda mi się wypić wszystkie puszki coli na raz? Wierzymy ci, tylko nie rzucaj w nas śmieciami. Ej, przystań! Właśnie, to puszki, uderzenie puszką w boli. Przepraszam, ale nie mogę się zatrzymać. Mila, co się z tobą stało? Czy widziałaś swój brzuch? Tak, to wszystko to gaz. A, ratujcie się, kto może! To nadzwyczajna sytuacja, Mila Beka! Ojej! Mila, nigdy więcej coli. Nawet nie chcę. Już więcej w siebie nie zmieszczę. Oj, patrz! Haha, jestem pierwsza. Lody szczęścia razem nie. Zaraz ich spróbuję. Ciekawe, jakieś rzadkie? Ojej, to wrzątek! Pomocy, poparzyłam sobie język. O, jak mogłam zapomnieć. Moc lodu. Wow, ale super, to zadziałało. Zobacz, co mi wyszło. To jest nie tylko piękne, ale i bardzo smaczne. Ciekawe, co ja dostałam. Pianki marshmallow. I to w lodzie? Jak to się je? Nie mogę tego ugryźć. Dobra. Przecież mogę to podpiec. Wynocha lodzie. Gotowe. Super. Oto i pianka. Spróbuję. Super. Uwielbiam to, jakie mięciutkie i słodkie. No to ja rozumiem. Runda zakończona sukcesem. Brawo my. Raz, dwa, trzy. Wygrałam. Czy to lizak? Ale się jakoś tak roztopił. Kurczę. Ojej. Mam pomysł. Na pewno moja siła mi pomoże. Udało się. Gotowe. Teraz mam prawdziwego lizaka. Ojej, przepraszam, to było niechcący. Jaki ładny. I jak dobrze smakuje. Nienawidzę zimna. Sprawdźmy, co ja mam. Różowy popcorn? Zawsze chciałam go spróbować. Jaki piękny. Ale chyba jest zamrożony. Co mam z tym zrobić? Mrożony popcorn! Co za ubaw! O, wiesz co? Myślę, że moje moce też mi pomogą. Zaraz go usmażę. Mamy to! Yes! A teraz można spróbować. Co? Jest cały mokry. Przesadziłam. Co za pech. Smacznego! Brawo! Czekaj, czekaj, nie tak szybko. Rozgrzeję go w ten sposób, że cała woda wyparuje. O nie! Wszystko się teraz pali! A ja zjadłam mojego pysznego liza... Ojej! Co ty robisz? Trzeba to ugasić!
Kurczę, co za pech. Otwórzmy razem na trzy. Raz, dwa, trzy. Ja pierwsza. O, makaron. Uwielbiam. Ojej, jest zamrożony. Spróbuję polizać. Oj, nie! Pomocy! Mój język utknął. Nie chcę się odkleić. Biedactwo. Co robić? Chwileczkę. Oj! Gotowe. Niezła jesteś. Dobra, koniec makaroniku. Mam tego dosyć. Zaraz cię podgrzeję. No, od razu lepiej. O, co za zapach. Teraz mogę spróbować. Pyszniutki. Co za uczta. Ojej, coś czuję. Gorąco. Uff, wszystko w porządku. Super, teraz moja kolej. Wow, czekoladka. Coś z nią nie tak. Jest cała roztopiona. Nie szkodzi. Ale za to mogę nią coś narysować. Zaczynam. Tylko spójrzcie, jakie urocze serduszko. A teraz je zamrożę. No i proszę, gotowe. Jakie śliczne. Spróbuję. Palce lizać. Zgadzam się. Ta runda była pyszna. Chwileczkę. Moja kolej. No dobra. Wow, muffin. Jakiś taki dziwny. Ale dobra, spróbuję. Oj, jak boli. Masz pecha. Ty i te twoje złośliwości. Może poliżę. To świetny sposób. Teraz ty. Sprawdź, co masz. Z przyjemnością. Wow, pankejki z truskawkami. No to ja rozumiem. Ukroję kawałeczek i spróbuję. Ale apetyczne. Aj, gorące. Teraz ty masz pecha. Biedactwo, nie martw się. Zaraz to naprawię. O nie, zrobiłam tylko gorzej. Nie martw się, siła lodu zaraz ci pomoże. O, dziękuję. No to ja rozumiem. Jestem zadowolona. Dziękuję. Cieszę się, że mogłam ci pomóc. Dawaj na trzy. Raz, dwa, trzy. Żelkowe oczy? A ja mam napój gazowany. Ojej, jaki gorący. Oparzyłam się. Współczuję ci. Lepiej ty zacznij. Myślisz o tym, co ja? Może razem. Dobra. Z rękawicą mnie nie będzie bolało. Otwieram napój. I nalewam do naszych szklanek. Ale super to wygląda. A ja dodam żelków. Najpierw sobie, a teraz tobie. No to na zdrowie. Ale świetnie nam to wyszło. Zgadzam się, też mi bardzo smakuje. A teraz zjemy żelka. To jeszcze nie wszystko. Co powiesz na szklankę? Też jest żelkowa? Wow, nigdy tego nie próbowałam. Zgadzam się. Jest pyszne. To było super, koleżanko. Wow, żelkowy miś? Kurczę, nie mogę go ugryźć. No, o co chodzi? Jest jakby z drewna? Ej, ostrożniej! O, mam pomysł. Czas na ognisko. Ta-dam! Roztopiłam go. Spróbuję. Aj, teraz jest gorący. Nie szkodzi. Zobacz, co potrafię zrobić. Lód czyni cuda. Gotowe.
Oj, proszę. Sprawdźmy. O nie. Teraz mój miś jest taki twardy jak twój. A co jeśli połączyć ogień i lód? To świetny pomysł. Spróbujmy. Daj mi rękę. I... zaczynamy. Ciekawe, co nam z tego wyjdzie. Myślę, że coś fajnego. Tak, masz rację. To prawdziwy cud. Nasz plan zadziałał. Mój żelkowy miś wygląda teraz jak prawdziwy. To jest to. Jestem pewna, że mój też smakuje rewelacyjnie. Tak jest. Chcesz kawałek? Dzięki. Ty też się poczęstuj. Super. Dzień dobry, dziewczyny. A gdzie wy jesteście? Okej, na tych kratach wisi 7 kłódek. Co to jest? Te liny są przywiązane do wiader na górze. Wygląda na to, że trzeba pociągnąć za linę. Okej, Anne, próbuj. Wow, to jest całe wiadro skittlesów. Ekstra. Anne pewnie nie spodziewała się, że w tym wiadrze będzie coś tak słodkiego. To jak deszcz słodkich drażetek. To jest pyszne. Nancy, twoja kolej. Mam nadzieję, że też dostaniesz coś fajnego. Ojej, to wygląda jak wiadro z żółtą farbą. To straszne. Nancy, nic ci nie jest? A co to jest? To przecież klucz. Super, można nim spróbować otworzyć jeden z zamków. No dalej. Udało się. Co to jest? To jakaś gigantyczna skrzynia. Dziewczyny, musicie zdecydować, która włoży do niej rękę. O nie. W pudełku jest cały talerz strasznych karaluchów. Anne jeszcze nie wie, co ją czeka. Fu, karaluchy są już na jej ręce. Dalej, Anne, dasz radę. Wyciągnęła kartę z kodem. I razem z karaluchem. O nie, to jakaś masakra. Dziewczyny, czy wszystko w porządku? Okej, chyba nie ma tu żadnych karaluchów. Dobra, zobaczmy. Ten kot powinien pasować do tej kłódki. I udało się, dobra robota, dziewczyny. Wygląda na to, że następne wyzwanie już tutaj jest. Chyba nasze bohaterki mają do wypicia 2 drinki. W jednym jest coś bardzo niesmacznego. Tak, Anne, to sok z brokułów. A co ma Nancy? Wow, jaki niesamowity koktajl mleczny z truskawkami i lodami. Nancy szybko go wypiła, ale klucza tam nie ma. Więc musi być w napoju, Anne. Przykro mi, kochana. Będziesz musiała to wypić i to jak najszybciej. No dalej, jeszcze troszkę. Tak, trzymaj. O, chyba coś mamy. Tak, to klucz. Dobra robota, Anne. Teraz dziewczyny mogą otworzyć kolejny zamek. Świetnie. Ups, nie trzeba było długo czekać na nowe wyzwanie. Ostrożnie, Anne. Lepiej nie patrzeć na takie jasne światło. Co my tu mamy? 3 szafki? Dziewczyny muszą je otwierać na zmianę. O, Anne trafiła taką pyszną mafinkę. Spróbujmy. O tak, jakie to jest pyszne. Anne ma szczęście. Zobaczmy, czy Nancy też się pofarci. Co? To jest coś dziwnego. Została nam jeszcze jedna szafka, którą trzeba otworzyć. Fu, czy to ser pleśniowy? Pachnie dość osobliwie. Ojej, Anne przypadkiem nacisnęła na to dziwne urządzenie. I kawałek pleśniowego sera zamienił się w kawałek ciasta. Jakie pyszne. Wygląda apetycznie. O, co to jest? A, tak, kolejny klucz. Dziewczyny, otwierajcie kolejną kłódkę. Brawo, świetna robota. Kolejne wyzwanie. Tym razem Anne wiedziała, że trzeba zamknąć oczy przed jasnym światłem. Sprawdźmy, co jest w pudełku. Ojej, na nasze bohaterki czekają szczury. Dla jednych te gryzonie to najsłodsze stworzenie na świecie, a inni boją się ich jak ognia. No dalej, ostrożnie, Nancy. Mogą ugryźć. To wcale nie przypomina klucza.
Nancy najwyraźniej boi się tych słodziaków. Anne wręcz przeciwnie. Uważa, że są bardzo słodkie. Przykro mi, Nancy, ale musisz pokonać swój strach. Potrzebujemy tej karty z kodem. Właśnie tak. Dobra robota. Dałaś radę. Hurra! Szybko otwieramy kolejną kłódkę. Okej, 5-5-5. Gotowe! Brawo, dziewczyny! Ale to jeszcze nie wszystko. Znowu jakieś słomki? I znowu napoje. En chce zacząć jako pierwsza. Pyszności! No oczywiście, to Coca-Cola. En opróżnia swoją butelkę tak szybko. A gdzie jest klucz? To znaczy, że jest tu Nancy. Nancy, czas na degustację. Woda z kurzymi łapkami. To obrzydliwe. Ale chwileczkę. Nancy nadal ma przecież swoje cudowne urządzenie. Wow, znowu zadziałało. Paskudny drink Nancy zamienił się w wymyślny koktajl ze Starbucksa. Genialny pomysł. Ten napój jest o wiele łatwiejszy do wypicia. Co oznacza, że dziewczyny szybko dostaną w swoje ręce klucz. Pospieszcie się i otwórzcie kolejny zamek. To już szósty. Wow. To oznacza, że został już tylko jeden. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co dziewczyny czeka w kolejnym wyzwaniu. To jakieś drzwi. Nancy decyduje się otworzyć pierwsze z nich. Ojej, Nancy się tego nie spodziewała. Ma teraz całą buzię w serpentynie. En, twoja kolej. Odwagi. No otwieraj. O nie. En jest pokryta od stóp do głów farbą. I znowu nie ma klucza. Nie denerwuj się, En. Są jeszcze jedne drzwi. Dziewczyny otwierają je razem. Tak, oto i nasz klucz. Hurra, znalazłyśmy go. Brawo, dziewczyny, świetnie wam poszło. A teraz szybko odblokujcie ostatni zamek. Wow, kraty się otwierają. Wolność. To jest przezabawne. Ale fajnie. No to ja rozumiem. Dobra, dziewczyny, zaczynamy? Dawaj, Teni. Kocham gumę, zrobię z niej balona. Patrzcie, patrzcie, zaraz będzie. Muszę się bardziej postarać. Jeszcze trochę, prawie. Dlaczego ja? Przepraszam. No dalej. Aj. O nie, moja brew. Muszę ją przywrócić na miejsce. Udało się. Przestańcie się śmiać, zjadajcie swoje gumy. I bez niespodzianek. Hop, i po opakowaniach. Pierwsza. I druga. I trzecia. I ostatnia. Patrzcie i uczcie się. I patrz. Bum! Oj, co się stało? Mam brodę? A, to guma. Na ziemię nie spadła, więc można ją zjeść. Pyszności. Co za ohyda. Jesteś obrzydliwa, Nancy. Dobra, teraz moja kolej. Nie potrzebuję tych opakowań, zdmuchnę je. Dobra. Teraz przejdźmy do gumy. Tak się to robi. Świetnie, teraz zawiążę sznurek. Patrzcie i zazdroście, dziewczyny. Nikt tak nie umie. Ten balon przywiążę do krzesła. I nadmucham jeszcze jeden. I jeszcze jeden. I jeszcze. Już prawie skończyłam. Ojej, mam tyle balonów. Ciao, dziewczyny. Do zobaczenia. Pa. Co za widok. Ekstra. Jaki pączek. Ty masz tylko jednego, a ja mam całą górę. Ojej. To wszystko dla mnie? Cudownie. Dobra, moja porcja też nie jest całkiem zła. No to zaczynam pierwsza. Rozciągnę tę przyjemność. Sztućce, no i oczywiście serwetka. Biorę mały kawałek do degustacji. Wspaniały smak.
Zacny posiłek. Moje wyrazy uznania dla piekarza. Postarał się. Teraz ty. No to uważajcie, pączki, nadchodzi Britney. Niam, niam. To jest naprawdę dobre. Chcę więcej. Wezmę dwa naraz. Zjem to jeszcze w ten sposób. A może zrobię kanapkę? Pączek z pączkiem. Fajnie. Oj, jestem już wykończona. Teraz ty, Emma. Jak mam je zjeść? Może tak, a może tak? Wiem. Zbuduję z nich wieżę. Tak wysoką, jak tylko mogę. I jeszcze wyższą. To będzie najwyższa wieża z pączków. Potrzebuję drabiny. Okej, kontynuuję. Proszę bardzo, ostatni pączek. Jak wam się podoba? Wyszła naprawdę wysoka wieża. A teraz mogę jeść. Jakie pyszne. Ojej, wieża zaraz runie. Uważajcie! Aj! Ojej. Niezła jazda. Nie ma w tym nic śmiesznego. Ale pączki są naprawdę dobre. Dzięki, to był niezły ubaw. Po co mi jedno jajko? A mnie 10. A mnie cała góra jajek. Britney, ty pierwsza. Nie, niech Nancy zaczyna. No dobra. Będę musiała cię zjeść. No to zaczynam. Nie chcę tego połykać. Co za ohyda. Fuj, nie wierzę, że to zrobiłam. Chce mi wyskoczyć z buzi. Ale zatrzymałam je w sobie. Uważajcie, karateka Britney zaraz wam pokaże, na co ją stać. A ja! Jeden cios i kolejny, i jeszcze jeden. I po wszystkim, fajnie, co? Wow, brawo. Uff, czas wypić te jajka. Bądź silna, Britney. To paskudne, ale prawie skończyłam. Ostatnie. Ach, aż mnie trzęsie. Teraz ty, Eni. Za co taka kara? Chwileczkę. A co jeśli... Nie! O nie! Tylko nie na mnie! Pomocy! Nic nie widzę! Jestem cała w jajkach! To boli! Zatrzymajcie to! Kurczę, muszę wytrzeć oczy! Czemu tak mało? O tak, to moje ulubione chipsy. Co? Wow. Nigdy nie widziałam tylu chipsów. Co za szczęście. W przeciwieństwie do Nancy. Mam pomysł. Doktor Nancy wkracza do akcji. Czas na zbadanie naszej próbki. Okej. Wygląda na zwykły chips. Degustacja wydaje się konieczna. Próbka zjedzona. Britney, twoja kolej. Hurra, czas na chipeski. Co? Nie otwiera się. No dalej. Otwórz się, ty głupia puszko. No w końcu. Spójrzcie, złapię je wszystkie. A? Pyszne. Ajdź. Muszę się przespać. Dobra, teraz moja kolej. O, tak, uwielbiam Pringles. Żegnaj, puszeczko. Ej, to bolało. Jakie to jest dobre. Nie mogę przestać. Chcę zjeść wszystko. Co tu się dzieje? O, tak. Auć, chyba jeszcze troszeczkę poleżę. Dwa smaki jednocześnie. Co za święto. Ej, przestań. Mam pomysł. Teraz niczego się nie boję. Znowu wróciłam. Auć. Na pewno będę miała guza. Jak to boli. Nancy, musimy ją zatrzymać. Chwileczkę. Wow. O nie, tylko nie moje chipsy. Aj.
Kurczę! Brawo, przybij piątkę! Tylko jeden żelek? Jakoś mało. Moje ulubione żelki! Super! Yes! Tylko zobaczcie, ile ja ich mam! To dopiero! Patrz! Mam oko w buzi! Jesteś taka zabawna! Wiem, wiem! Dobra, zjem mojego żelka! O, pyszniutki! Szkoda, że tylko jeden. Okej. No to w takim razie teraz ja. Patrzcie, żongluję i łapię jej ustami. Dziękuję, dziękuję. Będę kontynuować. Są takie pyszne. Patrzcie, ile mam oczu. Miam, miam, miam. Co, już się skończyły? Chciałam jeszcze. Ej, ręce precz. Sama poradzę sobie z własnymi żelkami. O tak. Podziel się, proszę. Tak, proszę. Dziewczyny, nawet o tym nie myślcie. Już wszystko zjadłam. Ale to było dobre. Co się dzieje? Aj! Mam nadmiar oczu, pomocy! To za karę. Znowu dostałam malutką porcję do bani. A ja jestem zadowolona ze średniej Milki. Spójrzcie, jaką mam ogromną czekoladę. A porcja Emmy to jakiś żart. Ale jako pierwsza będę ją jadła. I coś wymyśliłam. Przyda mi się do tego moja miniaturowa kuchnia. Wezmę garnek z półki i postawię go na kuchence. Wow. Sara, daj mi też spojrzeć przez lornetkę. Trzymaj. To takie słodkie. A teraz roztopię czekoladę i przyspieszę ten proces za pomocą łopatki. Dodam też mleko i zrobię pyszne kakao. Już czujecie ten cudowny zapach? Okej, czas skosztować mojego miniaturowego arcydzieła. Właśnie w ten sposób, bo tak to się robi w wyższych sferach. Pyszne, ale bardzo mało. Ojej, Emma, no prawdziwa dama z ciebie. Przestań się śmiać, lepiej bierz się za swoją czekoladę. Z przyjemnością. Kocham czekoladę tak bardzo, że jestem gotowa jeść ją na śniadanie, obiad i kolację. O tak, nie mogę się oderwać. Julia, gdzie twoje maniery? Przepraszam, poniosło mnie. Teraz kolej Sary. Ej! Zjadłaś już swoją czekoladę. Ta jest moja. Pozbędę się opakowania. Nadszedł czas, aby zrobić z ciebie piękny czekoladowy domek. Najpierw wszystko wymierzę i można chwytać za piłę. Muszę wszystko dokładnie wyliczyć, żeby się nie pomylić. Na razie idzie mi bardzo dobrze. Dach jest gotowy, ściany też. Hurra! Zawsze marzyłam o domku z czekolady. Wow, to wygląda super. Dzięki, a teraz najlepsze. Degustacja. Wow, idealna. Co tu się dzieje? Mam was, spryciule. Spadać mi stąd. Oreo, moje ulubione. Sara, ale masz żałosną porcję. Naprawdę nie mam szczęścia. No w końcu mi się poforciło. Sara, teraz ja będę się śmiała z twojej porcji. Dobra, bez urazy, ty pierwsza. Okej. Mam nadzieję, że nie zgubię tego ciasteczka w mleku. Ojej, wykrakałam. Muszę je jakoś wyciągnąć. Kurczę, nie dam rady wyciągnąć takiego maluszka ręką. Będę musiała wypić wszystko do ostatniej kropelki. O rany, troszkę przesadziłam. Jesteś taka zabawna. O, patrz, tu jest twoje ciastko. Hurra, tak bardzo chciałam je zjeść. Pyszne. Julia, teraz ty. Co za zapach. Ja też wrzucę moje ciasteczko do mleka. Ale rozmieszam je słomką, żeby wyszedł mi koktajl. Pyszności. Z chęcią wypiłabym dokładkę. Ale dobre. Ups. Okej, Emma, zaczynaj. Alleluja, w końcu się najem. Ojej, jakie ciężkie. Nie zmieści się w szklance.
Co robić? Chyba wiem. Muszę zmniejszyć ciasteczko, żeby zanurzyć je w mleku. Poradzę sobie z tym w mgnieniu oka. Uwielbiam ten krem. Okej, gotowe. Teraz rozmiar Oreo pasuje do mojej szklanki. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować tego niesamowitego smaku namoczonego w mleku ciastka. Jestem zachwycona. To było niesamowite. Czekajcie, to nie wszystko. Muszę dopić mleko o smaku ciasteczka. No, teraz jestem pełna. Nareszcie się najadłeś, żarłoku. Tylko 4 centymetry makaronu? Też spodziewałam się więcej. A ja jestem zachwycona. Wow, ale Julia ma porcję. Cieszy mnie to bardzo. Ojej, Sara, nie pęknij z przejedzenia. Przestańcie się nabijać. Ja zacznę i aby nie pobrudzić sobie rąk, użyję pałeczek. Pyszne. Teraz ja, tak? Jedzenie pałeczkami jest niewygodne. Lepiej jeść makaron po jednej niteczce. Widzicie, jak fajnie mi to wychodzi? Obudź nas, jak skończysz. Dziewczyny, już! Boom! Co się dzieje? Tadam! No nareszcie. Czekałam na swoją kolej. Jakoś dziwnie trzymasz pałeczki. Zaraz zrozumiecie, o co mi chodzi. Pałeczki to druty, a makaron to wełna. Wow, spójrz na to! Julia zrobiła szalik z makaronu. No i co sądzicie o moim szaliczku? Odlotowy. Stylowy i smaczny. Płatki z mlekiem to moje ulubione śniadanie. A ja mam średnie opakowanie, super. Co za szczęście. Dostałam gigantyczną porcję. Moja w porównaniu z twoją wygląda żałośnie. Dobra, spróbuję. Słodziutkie. Co? Tylko jedno kółeczko? No dobra, chociaż popiję mlekiem. Jedna kropelka? Do bani. Sara, teraz ty. Z radością. Uwielbiam płatki. Ale farciara. A teraz napiję się mleka. No i połączę płatki z mlekiem bezpośrednio w buzi. Fuj! Tak jest o wiele smaczniej. Emma, możesz zaczynać. Chwileczkę. Muszę wziąć miskę. A to tak można było? Tak, wszystko zgodnie z zasadami. Kurczę, jakie ciężkie opakowanie. Sypię płatki do miski i zaleję mlekiem. To dopiero porcja. Mleko jest takie ciężkie, żebym tylko się nie przewróciła. Udało się. A teraz najprzyjemniejsza część. To istne smakowe szaleństwo. Mega pyszne. Dałaś radę. Brawo. Wow, ile żelkowych oczu. Wy macie ich tak dużo, a ja mam tylko jedno. To wcale nie jest śmieszne. A masz. Może jest tylko jedno, ale i tak jest na pewno pyszne. Mila chyba jest smutna. Może mój żart poprawi jej humor. Mam nadzieję, że nie uzna tego za zbyt okrutne. Uważam, że to bardzo zabawne. Mila, zobacz, co zrobiłem! Tak bardzo boli! Oko, nie mam go! Co? To straszne! Zabierz to ode mnie! Co wy robicie? Chcecie, żebym się udusiła? Mila, przez ciebie Julie cierpi! Nie może oddychać! Ale pyszności! A, skąd tu się wzięło oko? Obrzydliwe! Po tym głupim dowcipie zjedzenie pysznego żelkowego oka jest dokładnie tym, czego mi trzeba. Okay. Zgadzam się, ja też chcę pochłonąć moje smakołyki. Patrzcie, jakie mam wielkie oczy. Alex, na co czekasz? Bo zaraz sama zjem twoje przysmaki. Jeszcze czego? Sam sobie z nimi poradzę.
A może ze mną się podzielisz? Ze mną też. Jesteś przyjaciółmi, Alex. Dziewczyny, nawet nie próbujcie. I tak żadnej z was nic nie dam. Co się dzieje? Za dobrze widzę. To kara za chciwość. Dlaczego wszyscy mają takie duże porcje, a ja mam tylko jeden batonik Twix? Mam nadzieję, że będzie dobry. Ej, nie jestem koszem na śmieci. Nie marudź. Zachowujesz się jak dziecko. Mam pomysł, jak podzielić batonika na kilka smacznych kawałków. Pomoże mi w tym piła. Mam nadzieję, że Alex nie będzie znowu płakać. A masz, Twixie! Nie zrób nam krzywdy tą piłą. Nie chodzi o was. Ta piła jest do czekoladowego batonika. Gotowe. Jakie to pyszne. To najsmaczniejszy Twix, jakiego kiedykolwiek jadłam. No to teraz moje kolejne jedzenie słodyczy. Ale najpierw muszę pozbyć się opakowań. Znam magiczny sposób, jak to zrobić. A teraz mogę zacząć jeść. Jakie dobre, nawet bardzo. Ale czegoś tu brakuje. Wiecie, z czym doskonale komponuje się czekolada? Z mlekiem. Auć, dlaczego wszystko leci mi prosto w twarz? Nie macie pojęcia, jakie to jest pyszne połączenie. Czekoladowe mleko, Twix, jestem w czekoladowym raju. Nie chcę, żeby te pyszności się skończyły. Na co tak patrzycie? Alex, ty też możesz zacząć jeść. Właśnie wpadł mi do głowy świetny pomysł. Batoniki są pyszne, ale nudne. O wiele fajniej jest zbudować z nich ogromną wieżę. I Nutella będzie świetnym materiałem wiążącym. Wow, Alex, nie wiedziałyśmy, że znasz się na budownictwie. Oczywiście, że się znam. Mogę zrobić nawet więcej. Mam nadzieję, że ta wieża pobije jakiś rekord. Chcę, żeby wszyscy o niej usłyszeli. Wygląda bardzo apetycznie. Lepiej ją zjedzmy. Co wy robicie? Dlaczego wieża się trzęsie? Zniszczycie ją! Alex, bardzo nam przykro. Po prostu te batoniki są takie pyszne. Nic się nie stało, kask mnie uratował. Szkoda, że nie ma już wieży. Wow, tu jest cała góra chipsów. I wszystkie są moje. Wy macie mnóstwo chipsów, a ja mam jeden i w dodatku bardzo mały. Ledwo go widać. Mogę go zobaczyć tylko przy użyciu szkła powiększającego. Wygląda bardzo apetycznie. Myślę, że jest bardzo smaczny. Będę musiała to sprawdzić empirycznie. Pyszny i bardzo, bardzo mały. Alex, twoja kolej. No wreszcie, bo już zgłodniałem. To zamyka w ten sposób chipsy. Za nic nie można ich otworzyć. Będę potrzebował dodatkowej pomocy. No w końcu. Teraz pokażę wam, jak mistrzowie jedzą chipsy. Hop, gotowe. Pyszno. Ści. Tak, chipsy mogą dosłownie zawrócić w głowie. W końcu nadeszło moje kolejne jedzenie. Ej, ostrożniej. Przykro mi, ale nic nie mogę zrobić. Te chipsy są tak dobre. Może wystarczy. I tak już wystarczająco boli mnie głowa. A mnie uratuje kask. Prawie nie czuję uderzeń.
ale wiem, jak możemy dać jej nauczkę. Musimy tylko zepsuć ten mur z chipsów za pomocą samochodu. Pyszne, ale to jest naprawdę ciężkie. Tylko nie brokuły. A ja dostałam jakieś dziwne ziarenko. Smakuje niezbyt dobrze. Ale chyba wiem, co z nim zrobić. Jeśli zasadzę nasionko i będę o nie dbała, to z pewnością rośnie z tego coś pysznego. Ty sadzisz, a my cierpimy. Przestańcie narzekać. Prawie skończyłam. Jak długo trzeba czekać, żeby to urosło? Co tak siedzicie? Macie czas, żeby zająć się brokułami. No sam ich widok robi mi się niedobrze. Smakuje obrzydliwie. I śmierdzi. Muszę to czymś popić. Czekaj. Akurat muszę czymś podlać nasionko. Patrzcie, coś się dzieje. Trzęsie się. Mam nadzieję, że to bezpieczne. Julie wyhodowała własne brokuły. I to całkiem spory okaz. Teraz musisz je zjeść. Kurczę, sama strzeliłam sobie w stopę. Jak dobre? Nie, okropne. Przestańcie się ze mnie śmiać. Mila, teraz twoja kolej. Nie chcę jeść całej góry brokułów. Może uda mi się ich pozbyć. Patrzcie, tam coś leci. Gdzie? Jacy jesteście naiwni. Teraz pozbędę się wszystkich brokułów. Stop. Myślisz, że nas przechytrzyłaś? Złapię wszystkie twoje brokuły specjalnie dla ciebie. Wszystko zjadłam. Proszę, a to twoja porcja. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi. Przyjaciele się nie oszukują. A więc smacznego. Zobaczcie, jakie maleństwo dostała Emma. Alex ma średni rozmiar. A Mia dostała gigantyczną pizzę. No co za radość. Ale zacznijmy od Emmy. Pachnie naprawdę dobrze. Ciekawe, jak smakuje. Pizza nawet mała, zawsze jest pyszna. Szkoda, że się tak szybko skończyła. Alex, łatwo nabijać się z koleżanki. Twój kawałek jest dwa razy taki jak jej. No dalej. Powiedz nam, jak smakuje. Rewelka. No to jest apetyt. Emma chyba ma zakusy na pizzę Alexa. Ale nie tak łatwo go oszukać. Co on kombinuje? Zamierza zjeść całą pizzę naraz? Niczym tort. To chyba nie w stylu Emmy. Teraz kolej na Mię. Niezły kawałek, tylko spójrzcie. Jaki soczysty. Jest w nim tyle ciągnącego się sera. Mia postanowiła zjeść cały kawałek naraz. No cóż, możemy ją zrozumieć. Trudno oprzeć się tak pysznemu jedzeniu. Ale co to, kolejny kawałek? I jeszcze jeden? To właśnie się dzieje, gdy zjadasz gigantyczną pizzę tak szybko. Nie mogę, co za brzuch! Mia prosi o pomoc. Wygląda na to, że to zadanie dla naszej sportsmenki Emmy. Do dzieła! Ślicznej Mii może pomóc tylko trening. Nie masz siły? Nie szkodzi. Mam tu coś dla ciebie. No dalej. Idealny motywator do robienia brzuszków. I jeszcze troszkę. Ręce precz. No dalej, dalej. Pomoże też zrobić kilka przysiadów. No,
Już zupełnie co innego. Dzięki treningom nasza Mia wróciła do świetnej formy. Tym razem Mia dostała bardzo małą piankę. Emma dostała średnią. Spójrzcie tylko na tego giganta u Alexa. O mój Boże. Jest zachwycony. Ale zaczynajmy od Mii. Chyba coś wymyśliła. Co to? Nie przeszkadzaj mi. Patrzcie, jaka mała kuchnia. Najwyraźniej Mia zamierza przygotować na tym swoją małą piankę. Ciekawe, co jej z tego wyjdzie. Emma i Alex też nie rozumieją, co ona próbuje zrobić. Musimy poczekać i zobaczyć. To chyba troszkę potrwa. A, co za spryciara. To był podstępny, usypiający manewr. Mia postanowiła podsmażyć swoją piankę. Tak będzie o wiele smaczniej. Ojej, przysnęliśmy. Co ci wyszło? Wow, fajnie. Ale dobre. Pyszniutkie. No dobra, teraz kolej na Emmę. Co ona wymyśli? Wygląda na to, że chce umieścić pianki na patyczku. Zaraz będzie gorąco. Zgadzam się z dziewczynami. Co może być lepsze od pianki? Tylko podsmażona pianka. Nie bójcie się, Emma już skończyła. Czas próbować. Ale fajnie się ciągnie. To jest po prostu niesamowicie pyszne. Teraz kolej na Alexa. Ciekawe, co on zrobi. Orety, czy to miotacz ognia? Szybko kryć się. Ale moc. Czas skosztować owoców tej pracy. Dziewczyny, patrzcie, ale fajnie wyszło, co? No to ja rozumiem. Częstujcie się. Nie, dzięki. Wow, sushi. Ups, bywają i takie małe. A moja porcja jest idealna. Ojej. O mój Boże, tylko spójrzcie na gigantyczną rolkę Alexa. Alex postanowił pośmiać się z koleżanki, ale ona wie, jak się bronić. Zacznijmy od Emmy. Nie mam co do tego wątpliwości. Sushi może jest i małe, ale na pewno pyszne. Palce lizać. Co ona wymyśliła? A, robi z tego szaszłyk. Będzie jej smacznie i wygodnie. To było rewelacyjne. Teraz moja kolej. Widać, że Mia kocha sushi. Jak apetycznie i schludnie je zjada. O tak. Rewelacja. Emma bardzo by chciała się poczęstować. Tylko spójrzcie na te maślane oczka. Mia chyba się zlituje. Ej, to takie podłe. Mia zdecydowała się jednak dokończyć wszystko sama. To są najpyszniejsze rolki w moim życiu. Chodź tu, moja kochana. To było pyszniutkie. Alex, twoja kolej. Och, wie, jak spektakularnie zaczynać. Dziewczyny jednak nie są zadowolone. Trzeba będzie się pozbyć pałeczek. Ale Alex ma plan B. Ojej, czy to pająk? Masakra. Gdzie to jest? Magnes? Po co on to nosi? O, blaster. Chcę go użyć do podniesienia sushi? O kurczę, chyba zapomniał go naładować. Ojej, biedna Mia, teraz jest cała w sosie. To był przypadek. Wow, burgery. Emma w końcu dostała największego. Alex ma najmniejszego. A Mia średniego. No cóż, zacznijmy od najmniejszej porcji. A
Alex chyba coś wymyślił. Co to, proca? Co on kombinuje? A, to bardzo nietypowy sposób na zjedzenie takiego burgera, ale całkiem widowiskowy. Teraz kolej na Mię. Wygląda na to, że ona też nie zamierza od tak po prostu zjeść swojego burgera. Sprawdźmy, co wymyśli. A, je swojego burgera warstwami i przedłuża sobie przyjemność. Ojej, troszkę przesadziłam. Emma, teraz ty. No w końcu. Zobaczcie, jaki gigantyczny, ciężki burger. Alex i Mia śmieją się, że Emma go nawet nie podniesie. Ale ona wie, co robić. Potrzebuje tylko troszkę talku. Nie na darmo tyle ćwiczyła. Wydaje mi się, czy troszkę przesadziła. Ale trzeba przyznać, że robi wrażenie. Uwaga, uwaga! I udało się! Ojej, przyjaciele chcą jednak wyciąć jej żart. O nie, Emma nie wytrzymała i upuściła burgera. Alex, przybij piąteczkę, udało się! Kurczę, zniszczyliście mojego burgera. Kurczę, mam tylko jednego lizaka. W ogóle mi się to nie podoba. Ja mam o wiele więcej szczęścia. Super! Alex, spójrz tylko na moją porcję. Twoja wypada przy nim blado. Wow, nie wierzę. Nigdy nie widziałem tylu lizaków. Zacznijmy od małej porcji. Nie mam nic przeciwko. Trzeba tylko zdjąć opakowanie. Jak dotąd nie radzisz sobie zbyt dobrze z tym zadaniem. Nie zamierzam się poddawać. Przestańcie się śmiać. O nie, złamałam czuwacz u psa. Nie sądziłam, że to w ogóle możliwe. Najważniejsze, żeby lizak był cały. Nie potrzebuję niczego więcej. Jakie to pyszne. Super. Jak szybko skończyłaś. Teraz Alex. Ekstra, w końcu coś przekąszę. Zobaczcie, jak łatwo mogę zdjąć opakowanie. Wow, muszę się od ciebie wiele nauczyć. Dobra, nie będę się bawił z tymi lizakami. Chcę je zjeść wszystkie naraz. Co zamierzasz zrobić, Alex? Nie bójcie się, chcę tylko je zmiażdżyć. Patrzcie, to działa. Niewiele już zostało. Świetnie, jaki jestem silny. Wystarczy, Alex, to straszne. No dobra, skończyłem. Teraz trzeba wsypać to do miski. Wow, jak tego dużo. Padłeś na naprawdę fajny pomysł. Będę potrzebował jednego całego lizaka. Zostawiłem go nie bez powodu. Teraz można go zanurzyć w pokruszonych lizakach i zjeść. To bardzo wygodne. Szkoda, że tak szybko się skończył. Będę musiał wsypać te okruchy prosto do buzi. To też jest fajne. Jakie to pyszne. Nie mam ochoty się zatrzymywać. Połowę wysypałeś dookoła siebie. Mila, teraz ty. Będę potrzebowała odkurzacza. Wyłącz go szybko. Ups, przepraszam, niechcący skierowałam go w twoją stronę. Potrzebuję go do zdejmowania opakowań. Fajny pomysł. Mnie też się podoba. Teraz mogę bez przeszkód jeść lizaki. Jak to wszystko mieści ci się w ustach? Niewiarygodne. Obawiam się, że to się źle skończy. Oj, chyba miałeś rację, Alex. Lizaki utknęły. Nie mogę nic zrobić. W porządku, pomożemy ci. Trzymaj się mocno. Ostrożnie, to mnie boli. Co to ma być? To przecież szczęka Mili. To straszne. Nie szkodzi, już ją włożyłam z powrotem. Co to niby jest? Nie mogę zrozumieć. Wygląda jak ziarno kukurydzy. Chyba masz rację. Ja mam kilka takich. Nie pachną. Nadal nie rozumiecie. Z tych ziaren robi się popcorn. Ale ja nie umiem. Trzeba coś wymyślić. Wiem. A gdyby tak po prostu je przegryźć? To nie działa. Jest za twarde. Muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Wiem, co robić. Pomoże mi prostownica do włosów. Myślę, że jest wystarczająco mocna, żeby przygotować jedno ziarno. Jak działa? Jakoś długo to trwa. Alex, zagrajmy w coś. Albo się zdrzemnę. Julie ma rację, to długi proces. Wow, jednak się udało, świetnie. Spójrzcie, jakie to fajne. Brawo, wierzyliśmy w ciebie, Mila.
Mam nadzieję, że nie czekałam na próżno. Tak, to jest bardzo dobre. Teraz ty, Alex. Do przygotowania całej partii potrzebuję czegoś poważniejszego niż prostownica do włosów. Myślę, że żelazko wystarczy. Nie jestem pewna, czy to zadziała. My też wątpiliśmy w twoją prostownicę. Udało mi się! To było bardzo szybkie. Zaskoczyłeś nas. O nie, poparzyłem sobie rękę. Jak gorąco. Czasami jesteś taki niezdarny. Mam nadzieję, że popcorn pomoże mi zapomnieć o kłopotach. Niesamowite, wyszedł naprawdę smaczny. Jak mam zrobić tak dużą porcję? Mam pomysł. Co to jest? Maszyna do robienia popcornu. Naprawdę nigdy takiej nie widziałeś? Pokażę ci, jak z niej korzystać. Po pierwsze wystarczy wsypać ziarna. Wow! Właśnie tak, wystarczy. Spójrzcie, to działa! Mój popcorn jest gotowy. To niesamowite, prawdziwy cud techniki. Myślę, że można dodać więcej ziaren. Wyszła za mała porcja. No, teraz to całkiem inna sprawa. Tak mi się podoba o wiele bardziej. Super, mamy popcorn na całym stole. Zostało jeszcze trochę ziaren, wykorzystam je wszystkie. Twoja maszyna chyba wymknęła się spod kontroli. To nawet lepiej. Czy to prawdziwy rak? Wygląda przerażająco. Boję się go nawet dotknąć. Straszne. Przynajmniej masz tylko jednego. Spójrz na mój talerz. Myślę jednak, że nie musimy się bać. Te raki wcale nie są niebezpieczne. Nie byłbym tego taki pewien. Nie mogę sobie wyobrazić, jak poradzę sobie z tą ogromną porcją. Wolałbym, żeby Mila zaczęła. No dzięki, Alex. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Wiesz, jak wspierać w trudnych chwilach. Nie wydaje mi się, żeby to było paskudne, jak myślałam. Serio? Tak, podoba mi się ich smak. Jestem gotowa zjeść je w całości. Pyszne. Nie spodziewałam się, że mi tak posmakują. Szczerze mówiąc, ja też jestem trochę zaskoczony. Było pyszne. Mila, po takim posiłku przydałoby ci się umyć zęby. Ups, niezręcznie wyszło. Nie martw się, takie rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że poradzę sobie z moją porcją tak szybko jak ty. Dobrze, zacznijmy od czegoś małego. Postaram się wziąć przynajmniej jeden kęs. Dziwne, wydawało mi się, że rak się rusza. Lepiej wezmę innego. Dobrze, że mam w czym wybierać. Ale najpierw pozbędę się wszystkiego, co zbędne. Julie, nie poznaję cię, co ty wyprawiasz? To nic takiego, musiałam tylko oczyścić raki. To nie jest usprawiedliwienie, zobacz, co nam zrobiłaś. Przepraszam, nie chciałam. Dobra, jedz już. Mila miała rację, to naprawdę jest pyszne. Szkoda, że nie dostałam największej porcji. Chętnie bym jeszcze zjadła. Kurczę, znowu zgłodniałam. Super. Niestety Mila nic już nam nie zostało. Teraz przyszła kolejna Alexa. Napatrzyłem się na was. Teraz ja też chcę spróbować. Super, naprawdę pyszne. No to może nas poczęstujesz? Nie ma mowy. Już zjadłyście swoje porcje. No daj nam chociaż po jednym raku. Przestańcie, powiedziałem nie. Nie przeszkadzajcie mi w cieszeniu się nimi. Pyszności. Naprawdę jesteśmy głodne. Poczęstuj nas, błagamy cię. Myślę, że to wam w zupełności wystarczy. Bardzo zabawne, chciwus. Zapamiętamy to sobie. Dajcie spokój, nie denerwujcie się. Ja tylko żartowałem. O nie, tu jest żywy rak. Boję się, jak się tu znalazłeś? Ej, nic ci nie jest? Pomocy, ugryzł mnie w palec. Zróbcie coś. Nie rzucaj nim we mnie. Jak to boli. Życie dało ci dobrą lekcję. Wow, jaki ogromny stos popytów. Dziwne, wydaje mi się, że mój jest zepsuty. Nie mogę nic nacisnąć. I co masz zamiar zrobić? Przestań to wąchać, nie wolno tego jeść. Mylisz się, mój popyt jest zrobiony z żelków i jest naprawdę dobry. Wow, to jest dopiero szczęście. Kurczę, niewiele już zostało.
Szybko się z tym uporałam. Co tak patrzycie? Teraz wy. Może moje popyty też są z żelków? Chyba nie są zbyt twarde. To czekolada. Mam nawet więcej szczęścia niż się spodziewałam. Moja ulubiona biała czekolada z cukierkami w środku. Żałuję, że nie mogę tego skosztować. Masz rację, Phoebe. Nie zamierzam się dzielić. Mia, jesteś cała brudna. Wielkie mi rzeczy. Mogę to szybko naprawić. I po wszystkim. Prawie czysto. Zostałem tylko ja. I to jest świetna wiadomość. Ciekawe, z czego są moje popyty. Nie wygląda to ani na czekoladę, ani na żelki. Są prawdziwe. Jak fajnie. Można się nimi pobawić. Boże, jakie to jest kojące. Zdecydowanie to mi się teraz przyda. Wow, chipsy. To wspaniała wiadomość. Ale dlaczego każdy z nas ma tylko jedno opakowanie? Nie wiem. Myślę, że mimo wszystko trzeba spróbować. I co tam masz, Phoebe? Jeszcze tego nie rozumiem. Chips spadł ci prosto w oko. To takie zabawne. Nie widzę w tym nic zabawnego. Myślałam, że opakowanie jest puste. Dobrze, że chociaż coś przekąsiłam. No i po wszystkim. Dobra, czas sprawdzić, co ja mam. Mam nadzieję, że to będzie większa porcja. Nie wierzę! Ta puszka nie ma dna! I nie ma w niej też chipsów. Spójrz na stół. A, tutaj są, jak mogłem to przegapić. Myślę, że jest ich 100. To zdecydowanie lepsze niż jeden chips. Gratulacje! Co z tobą? Musiałem się nawdychać przypraw. Bardzo chce mi się kichać. O, chyba jest lepiej. Przyszedł czas, żeby coś zjeść. Znowu się zaczyna. Zdmuchnąłeś wszystkie chipsy. Kurczę. Mia, nie popełniaj tych samych błędów, co ja. Zaufaj mi, wiem, jak radzić sobie z jedzeniem. Wow, jak dużo chipsów. Wręcz się nie kończą. Jest ich chyba ze 100. Nie masz nic przeciwko temu, żebym spróbował? Oczywiście, że mam. Nie zbliżaj się do mojego jedzenia. Poradzę sobie bez twojej pomocy. To niewiarygodne. Jak ty to wszystko w sobie zmieściłaś? Nie takie rzeczy potrafię. Chyba ktoś tu się krztusi. Trzeba uratować Miję. Chwileczkę, już pędzę z pomocą. Proszę. Bardzo dziękuję, Deni. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Co z tą kolą? Wystrzeliła we wszystkie strony. To jakiś koszmar. Jestem cała mokra. Nie wiem, jak to się stało. Jak dużo KitKatów. Nie powiedziałabym, że jest ich dużo. Mam zaledwie 10 sztuk. A Phoebe ma tylko jednego. Peszek. Jestem pewna, że jest najsmaczniejszy ze wszystkich. Ostrożniej, nie musisz rzucać we mnie opakowaniami. Jaka gruba warstwa czekolady, fantastycznie. Uwielbiam ten wafelek w środku. Obrzuciłaś nas okruchami. Przepraszam, to było przypadkowo. Zapamiętamy ci to. Teraz Mia musi zająć się swoimi batonikami. Myślę, że to świetny pomysł. Jak zręcznie i szybko pozbyłaś się opakowań, super. Były zupełnie niepotrzebne. Interesuje mnie tylko czekolada. Nie potrafię chyba pokroić tego widelcem i nożem. Poradzę sobie bez nich. Co za smak. Jest niewiarygodny. Nie mogę się zatrzymać. To są najlepsze batony na świecie. Gdzie się podziały twoje maniery, Mia? Nie zachowujesz się jak ty. O, jeden batonik upadł. Zabieraj go szybko. Nie chciałbym za niego oberwać. Masz rację, Deni. Każdy, kto próbuje zabrać mi jedzenie, powinien obawiać się kary. Deni, opamiętaj się. Masz jeszcze ze 100 czekoladowych batoników do zjedzenia. Phoebe ma rację. Zabieraj się za nie. Tego nie da się zrobić od tak. Trzeba mieć specjalne podejście. Postanowiłem zbudować coś niesamowitego. Czegoś takiego nigdy wcześniej nie widziałyście. Wygląda rewelacyjnie. Będę potrzebował drabiny, żeby wejść na szczyt. Gotowe. To była ostatnia słodka cegiełka. Nawet nie proście mnie, żebym zszedł. Tu jest naprawdę fajnie. Jak chcesz.
to nam pasuje. Wybacz, Deni, ale twój budynek zaraz runie. O nie, co wy zrobiłyście? Tak bardzo się starałem. Nie było innego wyjścia. Zrobiłyśmy to dla czekolady. I niczego nie żałujemy. Było warto. Kiedy jeszcze będziemy miały okazję zjeść takie słodkości? No, a to można wyrzucić. Jestem. Mam nadzieję, że nie tęskniłyście. Kręci mi się w głowie. Dobrze, że mam na sobie kask. Jesteś taki zabawny. W końcu dostałam największą porcję. 100 gum naraz. A wy ile macie? Deni ma tylko jedną. Co za ubaw. Nie wydaje mi się, żeby to było śmieszne. Spójrzcie, w opakowaniu jest więcej niż jedna guma. Świetnie. Mia, przepraszam, nie sądziłem, że cię uderzę. Dobra, zaczynam. Pokażę wam, jak się zjada gumę. Byłoby świetnie, gdybyś nie rzucał wszędzie śmieciami. Jesteś taka wredna. Czemu mnie uderzyłaś? Co ty robisz, Deni? To wygląda dziwnie. Ale jest bardzo wygodne. 2 sekundy i włożyłem wszystkie słodycze do buzi. A teraz spójrzcie, jakie balony potrafię nadmuchać. Wow, powinieneś pracować w cyrku. Mam nadzieję, że to komplement. Jeśli tak, to dziękuję, Mia. Brawo, to było wspaniałe. Teraz przyszła kolejna Mia. Wow, pozbyłaś się wszystkich opakowań jednocześnie. Ekstra. Takie sztuczki mogę zrobić z łatwością. Potrafię też zasysać gumę jak odkurzacz. Wow, jaki duży balon. Chyba najwyższa pora, żeby go przebić. Przepraszam, Mia, ale nie mogę się powstrzymać. Lepiej się schowam. Co ty zrobiłeś, Deni? Nic nie widzę. To pewnie dlatego, że guma jest na całej twojej twarzy. Chyba coś jest ze mną nie tak. Odkleiłaś sobie brwi. To straszne. Muszę je przyczepić z powrotem. Oglądanie tego nie jest zbyt przyjemne. Nie obchodzi mnie to. To twoja wina. Czas, żeby Mia popracowała szczękami. Ostrożnie, Phoebe, bo zniszczysz stół. Trochę źle obliczyłam swoje siły. Bardzo się spieszyłam, żeby zdjąć opakowania. Przepraszam. Czy ty masz gumowe usta? Jak ty tam mieścisz tyle smakołyków? Dajcie spokój, to nic takiego. Phoebe, a ty dokąd? Stój! Trzymam cię! Deni, to nic nie da. Jej balon jest za duży. Musimy ją uratować. Jest wyjście. Trzeba wystrzelić z procy i przebić balon. To dobry pomysł. Myślę, że dam radę to zrobić. No i co? Nie trafiłeś. Daj mi to. Jesteś pewna? A, mój balon pękł. Udało się, ale teraz ona spada. Postaram się ją złapać. No i znowu się nie udało. Przepraszam, starałem się jak mogłem. Dzięki, mimo wszystko. Mam tylko małą paczkę ostrych chipsów. Co za fart. Ja miałem mniej szczęścia. Spójrzcie na moją paczkę. Jest ogromna. Wygląda ogniście. Powodzenia. Ty pierwszy. Co, ja? Nie, Vita. Ja? No dobra. Mam nadzieję, że nie są zbyt ostre. Tu jest dym. Tylko jeden chips. To nic strasznego. Łatwizna. Spójrzcie, nawet nie płonę. Ostrożniej. Co mi się stanie? O nie, mój język płonie. Muszę to szybko połknąć. Uff, wszystko w porządku. Jak dobrze. Ojej, to było przez przypadek. Teraz ty. Może lepiej nie. Dobra, to powinno być łatwe. Paczki idzie ogień! Dajcie spokój, dziewczyny! W ogóle nie są ostre. Całkiem smaczne. Nie mogę się od nich oderwać. Jesteś pewien? Może wody? Nie, nie trzeba. To w ogóle nie jest ostre. Spójrzcie, biorę więcej. Zamierzam to wszystko dojeść. Na pewno wszystko okej. Chyba coś jest jednak nie tak. Wszystko w porządku, to nic takiego. W ogóle nie było ostre. Zauważyłyśmy.
nic mi nie jest, wszystko okej. No właśnie, widzimy. Jesteś następna, Mila. Ojej, zupełnie zapomniałam. Ta paczka jest ogromna. Nie chce się otworzyć. No trudno. Sorry. My płonęliśmy, ty też będziesz. Mam dla ciebie prezent. Proszę, nie dziękuj. Nie miałam zamiaru. No okej, spróbuję otworzyć. Udało się. Czyli będę musiała to zjeść. Gdzie ten chips? Jaki gigantyczny. Na pewno jest mega ostry. Współczuję ci. Ja sobie też. Ojej. Czuję się, jakbym polizała ogień. Mój język płonie. Nie będę tego jadła. Dobra, dobra. Będzie okej. Dam radę. Jak ostro. Wow, ona się nie poddaje. Dobra, ostatni kawałek. Połknęłam. Ja płonę. Płoniesz. Co robić? Racja, to powinno pomóc. Udało się. Dobra robota. Co tu się dzieje? Erupcja wulkanu. Wow, nigdy nie widziałem czegoś takiego. To jest nawet piękne. Mam nadzieję, że Mila ma się dobrze. Tak, nic mi nie jest. Jesteś cała w sadzy, to nawet zabawne. Jakie maleństwo. Ledwo je widać. Ja mam większe. Wow, zobacz, co ma Vita. Rzeczywiście, moje jajko jest ogromne. Ale ty zaczynasz. Dobra, tylko jak je otworzyć? Nawet nie może go rozpakować. Co za beka. A właśnie, że mogę. Mam pomysł. Trzeba się troszeczkę wysilić. Muszę to zrobić delikatnie i otwarte. Brawo ja. Zjem cię teraz. Jakie to jest dobre. Szkoda, że tak mało. Teraz twoja kolej. No dobra, w środku na pewno jest niespodzianka. Ciekawe, jaka zabawka tam się kryje. Możecie mi zazdrościć. O, jaka miękka czekolada. Rewelacja. Widzimy. O, a oto i zabawka. W środku musi być coś fajnego. Sprawdźmy to. Co my tu mamy? Dziewczyny, widzicie to? To karaluch. To straszne. Ohyda, ohyda. Zniknął. Nie zniknął. Na co tak patrzycie? Jest na moim czole. Niech ktoś go zdejmie, proszę. Nie mogę, boję się. Dobra, sama się tym zajmę. Oj, spudłowałam. Uderzyła się. Nic mi nie jest, wszystko okej. Jesteś pewna? Nieźle oberwałaś. Dobra, zaczynaj. Z chęcią. Ej, prawie się udusiłem. Dlaczego ona mi to robi? Wspaniale. I wszystko jest moje. Tylko nie mogę tego ugryźć. Muszę je najpierw otworzyć. Wystarczy się ze mnie śmiać. Pokażę wam, jak rozwiązywać takie problemy. Gotowe. Ojej, w środku jest kura. I to prawdziwa. Co mam z nią zrobić? Chwileczkę. Zniosła jajka. A co ja mam z nią zrobić? Trzymaj, to prezent. Zostaw ją sobie, nie potrzebuję jej. Patrzcie. Skorupki pękają. Ojej. Wow, to malutkie kurczaczki. Są takie słodkie. Są urocze. To takie wzruszające. O, kura. Nie strasz mnie tak. Jakie małe frytki. No nie najem się tym. Możesz mi zazdrościć, a mam więcej niż ty. To spójrz, co ma Vita. Jakie gigantyczne frytki. Mila, a ty ledwo poczujesz ich smak. Przestańcie się ze mnie śmiać. Mam pomysł. W zjedzeniu takiej porcji pomoże mi mój odwieczny pomocnik. Tak będzie o wiele łatwiej. To był świetny pomysł i prosto do buzi. Jakie to jest pyszne. Po co mi ta penseta? Wsypię to wszystko do buzi. Rewelacja. To już koniec.
Jaka szkoda. Teraz ty, Alex. Okay. Chętnie. Jakie to pyszne. Awesome. Daj mi sprawdzić. Nie możesz, to moje. Tak? No i dobra. Chciwość nie popłaca. Ciekawe, co powiesz na taki keczup. Co chcesz? Może keczup? O, z chęcią. Zawsze z przyjemnością dzielę się z przyjaciółmi. Smacznego. Teraz będzie smakować jeszcze lepiej. Miałem rację, to jest niewiarygodne. Jedz, jedz, nie żałuj sobie. Mam nadzieję, że lubisz ostry sos. Bo jest go tam naprawdę dużo. I jak, dobre? Bardzo nie mogę się oderwać. Ale coś jest nie tak. Ja płonę. Dlaczego ja się palę? Co się dzieje? W ten sposób spłoniemy razem z nim. Potrzebujemy wody. To za mało. O, tyle wystarczy. Ochłoń troszkę. Hurra, już nie płonę, dzięki. Zawsze służę pomocą. Tylko moje frytki są teraz mokre. Nie nadają się do jedzenia. Teraz twoja kolej, Vita. No w końcu, moje fryteczki. Na bank są bardzo smaczne. Jakie ogromne. Tak, i to wszystko jest moje. Mam pomysł. Co to jest? Nie wiem. Patrzcie, pokażę wam. Bierzemy frytkę. I startujemy. Z jednej dużej frytki otrzymujemy mnóstwo małych. Wow. Jak dużo frytek, widzicie to? Zmielę jeszcze jedną. Jaka ciężka. Patrzcie, jak fajnie to wychodzi. Jak dużo frytek, jest ich coraz więcej i więcej. Nie mogę się doczekać, aż to wszystko zjem. Ale najpierw muszę wysypać to, co mam, żeby zmienić nowe. No to kontynuujmy. Muszę pociąć to całe pudełko, żeby mieć ogromną górę frytek. Wow. Gotowe. Ostatnia porcja. Jak dużo frytek. Najwyższy czas to wszystko zjeść. Możemy się poczęstować? Proszę. No dobra, bierzcie. Dzięki. Wow. Jaka apetyczna truskaweczka. Jaka malutka. Wręcz mikro. No nie masz dziś szczęścia. Dostajesz cały czas malutkie porcje. O, takie małe. Przestańcie się ze mnie nabijać. Ojej, zmiażdżyłam ją. O nie. W dodatku ją zmiażdżyła. Ale jak to możliwe? To wszystko przez was. A masz. Ej, co ty robisz? O, dobre. Naprawdę dobre. Dzięki. Tak, mnie też się podoba. No, w końcu nadeszła moja kolej. Ja też chcę. Podzielisz się? Jeszcze czego? Możesz pomarzyć. Jaka jesteś wredna. Wiem, co zrobię. Pokażę wam sztuczkę. Op, teraz jest moje. Co? To mój owoc. Ej, gdzie są moje spodnie? A gdzie jest moja truskawka? Chyba moja. I za chwilę zamierzam ją zjeść. O tak, jaka pyszna. Jak ona apetycznie je. Szkoda, że tak szybko się skończyła. Alex, teraz ty. No nareszcie. Jaka ogromna i apetyczna. Tylko jeden gryz i już jestem zachwycony. Ja też chcę. I ja. To tylko moja truskawka. I jeszcze kawałek. Co to? To robaki! Coś jest nie tak! Są na moim języku! To straszne! Obrzydliwe! Co za ohyda! Fuu, paskudna truskawka! To było okropne! Dobrze, że tego nie spróbowałyśmy!